Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek jedynej w polskim internecie audycji na żywo, poświęconej w całości świadomym snom i nie tylko. Przy mikrofonie Marek Synki-Welios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami onejronauci Kamil, Grzesiek, zwany Jubim oraz przy naszym telefonie onejronauta Robert. Witajcie panowie. Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Dreamtime, które retransmituje audycję. Witajcie. Dzisiaj będziemy dyskutować o świadomym śnie w kontekście badań Carlosa Castaneda i Don Juana. Panowie, oddaję wam mikrofon. Pozwolę sobie tytułem wstępu zarysować nasz temat. Sylwetka Carlosa Castaneda będzie tutaj takim motywem przewodnim. Jego poglądy, powiedzmy, twórczość literacka, również ta, która zazębia się z tematyką świadomego śnienia, czy może nawet przede wszystkim ta tematyka. Postać bardzo tajemnicza, antropolog amerykański, autor wielu książek, badacz kultury Indian, głównie meksykańskich. To, co wyróżnia jego twórczość, właściwie to pojawiająca się tajemnicza postać w jego książkach, postać Juana Matusa, Don Juana Matusa, szamana z plemienia Yaqui, który przez wielu uważany jest za jakiś element fikcji literackiej, a według samego autora był jego prawdziwym mentorem po tej innej rzeczywistości. Castaneda był postacią kontrowersyjną tutaj. Trzeba mieć na uwadze, że przyznawał się do tego, że jego praktyki wymagały użycia silnych specyfików, silnych roślin, takich jak pejotl czy bieluń. Natomiast z czasem jego poglądy ewoluowały. On potem twierdził, że właściwie stara się odcinać od tych psychodelików, żeby nie uszkodzić swojego ciała energetycznego. Z tego, co wyczytałem, takie jego książki, jego twórczość można zamknąć w trzech takich jakby zbiorach, w których każdy powstawał, powiedzmy, na jego oddzielnym etapie uduchowienia. Pierwszy zbiór Sztuka Wojownika, gdzie można znaleźć takie książki jak właśnie Nauka Don Juana, Odrębna rzeczywistość, Podróż do Ixtian, czy Kompendium Magiczne Kroki. Zbiór drugi, Sztuka Podchodzenia, Opowieści o mocy, drugi krąg mocy, Dar Orła, Kompendium, Aktywna strona nieskończoności i trzeci zbiór, Sztuka intencji, Wewnętrzny ogień, Potęga milczenia, Sztuka śnienia, Kompendium, Koło czasu. Jest to postać bardzo specyficzna, wzorowali się właściwie, inspirowali się nią tacy artyści jak John Lennon, Jim Morrison czy reżyser Federico Fellini. Także no, jego nauki, jego filozofia stała się poniekąd natchnieniem dla innych poszukiwaczy. Oddam głos Jubiemu, bo Jubi interesuje się tutaj może nie tylko tyle postacią Castanedy, ale tym, co się tutaj z tym wiąże, czyli z szamanizmem Indian i z tymi, powiedzmy, prymitywnymi praktykami. Jubi, oddam ci głos. Także dobra. Jeżeli chodzi o szamanizm, to ja tu zrobię osobną audycję u siebie w czasie snu, ale to będzie gdzieś za jakieś 2 tygodnie. Natomiast żeby przejść w ogóle już do Carlosa Castaneda, to może najpierw trzeba by było też troszkę o nim opowiedzieć, tak? Kim był Carlos Castaneda? Jakie były w ogóle początki? No więc w latach 60. XX wieku do takiej małej mieściny, która była w stanie Sonora w północnym Meksyku, właśnie przybył taki młody student antropologii, czyli Carlos Castaneda. Jego celem było głównie poznanie właściwości leczniczych niektórych roślin, które były stosowane w obrzędach szamańskich, czy też przez tamtejszych Indian. W ten sposób właśnie poznał tego tajemniczego szamana, Indianina Juana Matiusa, o którym wspomniałeś wcześniej tutaj, Kaminu. Dzięki niemu wkroczył on właśnie w pociągający, choć czasami niebezpieczny świat takiej magii. Zaczął on zagłębiać starożytną wiedzę właśnie tego meksykańskiego plemienia Yaqui, poznając przy tym czary oraz niezwykłe działanie właśnie niektórych roślin posiadających właściwości halucygenne.
przekroczył on wtedy granicę świata dotychczas mu znanego na pustyni Sonora, gdzie doznał on wiele odmiennych stanów świadomości, które całkowicie zburzyły jego dotychczasowe pojęcie rzeczywistości. W metaforze tej, albo inaczej może, swoje doznania oraz kolejne etapy właśnie wkroczenia w tej tajemniczy świat magii meksykańskich szamanów opisał właśnie w tych książkach, o których wspomniałeś wcześniej, między innymi właśnie ta książka pierwsza do nauki Don Juana. I to był jakby taki obraz przemian w tej książce, którą opisał z tego okresu tak zwanego Dzieci Kwiatów. Co jeszcze? U Carlosa Castanedy przedstawiona jest ścieżka, jaką powinien człowiek w sobie, że tak powiem, odkryć, aby wejść w głąb siebie i znaleźć swoje najważniejsze wartości, czyli zdolności umysłowe. Wszystkie te jego książki dają właśnie taki jakby ogólny obraz szamanizmu Indian meksykańskich, opierających się właśnie na świadomości takich procesów pozazmysłowych oraz manipulowania elementów światowych. Ja tutaj będę chciał, że tak powiem, pokrócie w paru zdaniach dosłownie, bo to jednak długi temat jest, takie aspekty w tej naszej audycji uwzględnić, jak między innymi percepcja rzeczywistości, czyli tworzenie tak zwanej rzeczywistości. I tutaj w skład tego troszkę opiszę zatrzymanie świata oraz widzenie, świadomość, a postrzeganie, widzenie ludzi, bańka percepcji, tak zwana ta bańka, ja mówię na to jajo, percepcja, a punkt połączenia, czyli tak zwany punkt scalający, widzący, oraz jakieś ćwiczenie dotyczące, które opisuje tutaj Carlos Castaneda, pozwalające nam na zmianę percepcji. Opiszę tutaj tak samo, postaram się jak najprościej to powiedzieć, budowę człowieka oraz wszechświata, świadomości, uwagi, intencji, emanacji. Tutaj wezmę takie aspekty podnóż jak tonal oraz nagual, pytanie intencji poprzez oczy, nieskazitelna, niewidzialna moc, umiejętność bycia dostępnym oraz niedostępnym, umiejętność wojownika, sztuka skradania się, niewidzialna moc, czyli energia. Troszkę coś tu powiem o śmierci, o śnieniu, woli, intencji, abstrakcji. Wymienię tutaj 21 wątków abstrakcyjnych, ale to tak pokrócie, dosłownie po jednym, dwóch zdaniach, bo to wiadomo, że to długi temat. O tych bramach, śnieniach też trochę opowiem, o której też ostatnio wspominałem właśnie w debatach, o istotach nieorganicznych, umyśle oraz wewnętrznej ciszy, która jest w nas. Także takie bym tutaj chciał uwzględnić wątki. I teraz tak, Carlos Castaneda jest to niewątpliwie, może nie to, że dziwna postać, ale na pewno jest to tajemnicza postać. Nawet samo to, że w jaki sposób, że tak powiem, pojawił się i nagle szybko zniknął, znaczy nagle, no po jakimś tam wiadomo okresie. A właśnie natomiast jeszcze słyszałem, że otaczał się gronem takich swoich wielbicielek. Jedna z nich to właśnie była prezes pewnej fundacji, w której tam działał, potem jakaś instruktorka, jego przybrana córka, no i wszystkie łączyło to, że zginęły bez śladu po jego śmierci, także to też jest takie bardzo, bardzo tajemnicze. Wiecie co, to tak, jeżeli byście chcieli troszkę bardziej poznać historię, to też zapraszam was do audycji, którą przeprowadził kiedyś mój redakcyjny kolega Tomasz z Radia na Fali. To jest audycja Hiperprzestrzeń Carlos Castaneda i Droga bez powrotu z 27 sierpnia 2013 roku. Tam Tomasz bardzo ładnie to wyjaśnia. Jest jeszcze inna audycja, to jest audycja z archiwum Roberta Bernatowicza, numer 52, jest to twórczość Carlosa Castanedy, on tam też opisuje, zresztą tam jest przedstawiony autor, jeden polski autor, który podjął się próby, że tak powiem, oceny jego książek. Nie powiem wam teraz nazwiska, bo mi wyleciało z głowy. W każdym razie też jakoś to w miarę ogarnia. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Carlosa Castanedę, swego rodzaju wyszło to na to, że prawdopodobnie to była jakaś sekta i po prostu tam wyszło, poszło o to, że no w momencie, kiedy, bo to w ogóle były jakieś takie dziwne ruchy, jeżeli chodzi o w ogóle finansowanie, o jego wydatki pieniężne i tak dalej, pod sam koniec wyszły właśnie takie dziwne niuanse na zasadzie, że w pewnym momencie, kiedy on znikł, prawda, i
pieniądze, które miał zgromadzone i tak dalej, w dziwny sposób zaczęły znikać z jego konta i był, jak tam ktoś prześledził kiedyś, okazało się, że te wszystkie pieniądze wybierały właśnie te kobiety, które wokół niego się poruszały. Generalnie chodziło tak prawdopodobnie o kasę, o dupy i tak dalej. Mhm. Że wiesz, wiecie, typowy schemat działania sekt, jakby nie patrzył, ale to już nie wnikajmy w to, bo wiadomo, można to różnie rozpatrywać. Generalnie chodzi tutaj o te przekazy, które on po prostu, no nam po prostu przekazał, tak? Czyli pojmowanie tej rzeczywistości oraz od strony szamanizmu, w jaki sposób jest to wszystko tam poukładane i tak dalej. Może byśmy tak, o Castanedzie jeszcze troszkę powiedzieli. On twierdził, że urodził się w São Paulo w Brazylii, świąt Bożego Narodzenia w 1931 roku. Jak dobrze tutaj gdzieś wyczytałem w informacjach, okazuje się, że z jego papierów migracyjnych wychodzi na to, że urodził się 6 lat wcześniej, czyli już sama data urodzenia skłania nas do myślenia, że po prostu no, od samego początku była to niejasna postać. Napisał on 12 książek oraz kilkanaście prac akademickich, kilkanaście prac akademickich z Indianami Yagui, zamieszkujący właśnie środkowy Meksyk, czy jego pierwsze książki, czyli Nauki Don Juana, Odrębna Rzeczywistość oraz Podróż do Ixtlan, napisał będąc właśnie jeszcze studentem antropologii na tym Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Napisał on książki, będąc jeszcze jako właśnie student antropologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Opisy to były to takie, to raczej nie były książki, tylko to były formy takich dzienników, które opisywały, no, przepraszam bardzo. Efekty dźwiękowe. No tak. Dowód na to, że audycja leci live. Napisał, to były właśnie takie dzienniki badań, które opisywały tradycje szamańskie. Otrzymał tam tytuł magistra oraz doktora za właśnie opisy tych książek. W ogóle pierwsza książka, jeżeli chodzi o jego pierwszą książkę, była to właśnie książka stricte taka bardziej naukowa, natomiast on to później publikował i wyszła z tego książka, także pierwszą książkę się dość ciężko czyta, ale gdzieś tak mniej więcej w połowie książki już zaczyna się pojmować i już się zaczyna coraz lepiej. W ogóle ja wszystkie książki parę razy przeczytałem, także naprawdę są rewelacyjne, łącznie z tą ostatnią książką, która jest jakby takim zbiorem tych wszystkich książek. Mariusz, nie klap. Najbardziej kontrowersyjnymi aspektami w jego pracach jest używanie tutaj właśnie tych roślin psychodelicznych, które miały mu pomagać w osiąganiu odmiennych tych stanów świadomości. W tych dwóch pierwszych książkach pisze, że ścieżka wiedzy wymaga użycia pewnych lokalnych roślin, takich jak peyot czy bielun, inaczej nazywana datura. W swojej książce trzeciej, Podróż do Ixtlan, stwierdził, że Don Juan użył na nim tych roślin, aby pokazać mu doświadczenia, które będą będące poza znanymi z codziennego życia oraz prawdziwymi i namacalnymi tak naprawdę. Później Castaneda oczywiście wyrzekł się używania tych wszystkich środków psychodelicznych do celów, twierdząc, że mogą one uszkodzić tak zwaną świetlistą kulę, czyli to ciało energetyczne oraz ciało fizyczne. Czwarta jego książka opowiadała o mocy i była ona zakończona jakby takim krótkim opisem skoku Castanedy z urwiska, który był jego przejściem z ucznia na człowieka wiedzy, a zarazem skokiem w tonala nieznany, o którym później powiemy troszkę. Niektórzy pisarze twierdzili, że będzie to oznaczać koniec jego serii książek, a jednak się tak nie okazało, bo kontynuował dalej. Okazało się jednak, że Castaneda właśnie kontynuując to książki, zdołał utrzymać swoją popularność wśród tych wszystkich czytelników, on w ogóle był takim prekursorem jakby tego ruchu całego New Age'owskiego, które tak zwanych tych dzieci kwiatów, którzy no tak naprawdę rozpropagował po prostu świadome śnienie, no nie ma co ukrywać, bądź jaką był postacią, to jednak przyczynił się do wzrostu zainteresowania tym aspektem. W 1997 roku Castaneda wniósł pozew przeciwko swojej właśnie byłej żonie Margaret Runyan Castaneda. Dotyczył on książki Magiczna podróż z Carlosem Castanedą. Przepraszam bardzo. Okej.
Także powiedziałem o tej książce Magiczna podróż z Carlosem Castanedom i sprawa została umorzona po jego śmierci. Zmarł właśnie prawdopodobnie 27 kwietnia 1998 roku na raka wątroby. Niektórzy uważają, że jego ciało zostało skremowane. O jego śmierci nie za bardzo wiele wiadomo. Jedynym taką rzeczą, o której można się tak naprawdę dowiedzieć, to był taki aspekt, na przykład jak to, że w momencie kilka lat po jego śmierci ciało jednej z kobiet, która była w pobliżu jego członkini, znaleziono w jakimś dole na pustyni. I nie wiadomo właściwie, co się stało. Są przypuszczenia tylko po prostu, że nie wiem, nie potrafiła się albo z tym wszystkim pogodzić, albo po prostu była tak zmanipulowana, że postanowiła również dołączyć do swojego wyznawcy, czyli do Carlosy. W książce aktywna strona nieskończoności z 1908 roku, a więc już po jego śmierci znajdowała się dedykacja od profesora Harolda Garfielda oraz Clementa Meigenta. Tajemnice okalające życie oraz śmierć Castanedy mogą być postrzegane poprzez pryzmat nauki tolteckich, jak i też nieskazitelny wysiłek z jego strony, który miał na celu wymazanie jego osobistej historii. Książka, którą już wymienimy, to tak. Przede wszystkim seria Sztuka Wojownika, to są nauki Don Juana z 1968 roku, Odrębna rzeczywistość 1971 roku, Podróż do Ixtlan, Kompendium Magiczne Kroki. Kolejna seria jest to Sztuka Podchodzenia. Tutaj są opowieści o mocy, książka z 1974 roku, Drugi krąg mocy, książka z 1977, Dar Orła z 1981 oraz Kompendium, aktywna strona nieskończoności z 1999 roku oraz trzecia seria jest to Sztuka intencji, wewnętrzny ogień 84 rok, Potęga milczenia 87, Sztuka śnienia 93 i Kompendium koło czasu z 2000 roku. Nie wiem, czy opisywać, to w sumie mogę powiedzieć, no, tak pokrócisz. Jeżeli chodzi o każdą serię, tak, czyli Sztuka Wojownika, czyli te pierwsze książki oraz Kompendium, jest to sztuka, która rozpoczyna podróż do świata Donala, czyli tego świata materialnego, oraz świata Naguala, czyli tego świata duchowego. Podczas tego stadium wojownik podróżuje, usiłując zmniejszyć swoje poczucie ważności, ważności oraz gromadzić energię. Przede wszystkim uczeń jest tutaj nakłaniany do podejmowania działań oraz do wzięcia pełnej odpowiedzialności tutaj za swoje życie. Jeżeli chodzi o tą drugą serię, czyli Sztuka Podchodzenia, a więc opowieści o mocy, drugi krąg mocy, Dar Orła i Kompendium, aktywna strona nieskończoności, tutaj uczeń, adept podchodzenia dąży do oczyszczania oraz gromadzenia tych swoich energii oraz do wzmocnienia swojej więzi z duchem. Wojownik, podróżnik staje się tutaj nieskazitelny poprzez doświadczenie tego sprawdzanie, tego połączenia oraz porzucanie swoich wątpliwości, zaakceptowanie swojego losu takiego, jakim jest oraz kontynuowanie swojej podróży na ścieżce serca. Jeżeli chodzi o trzecią serię, czyli Sztuka Intencji, a więc Wewnętrzny Ogień, Potęga Milczenia, Sztuka Śnienia oraz Koło Czasu, Kompendium, jest to w tym aspekcie, w tej części wojownik, podróżnik gromadzi swoją wystarczającą ilość dodatkowej energii, osobistej mocy, która jest aktywowana, bo wcześniej jest ona jednak uśpiona, jako druga uwaga. Śnienie staje się tutaj wówczas możliwe. Tutaj to jest o tych bramach powiedziane, o których też ostatnio wspominałem właśnie w debatach ufologicznych. Wojownik, podróżnik podtrzymuje nieskazitelność oraz idzie swoją drogą z sercem oraz czeka, aby otworzyć się na wolność. Także tutaj bym na tym na razie zakończył. Oddaję głos. No, przyznam szczerze, że to, co powiedziałeś, trochę jakby poszerzyło tutaj postrzeganie tej postaci, chociaż ja dobrnąłem do takich wątków, które
no ciężko, jakby nie dają mi spokoju. Na przykład, co ten facet robił, przebywając kiedyś tam, czytałem jakiś tam wypowiedź jego żony, że miał wyjść na krótko, gdzieś jakieś zajęcia, obowiązki poza domem wypełnić i zniknął na 7 miesięcy. Jak twierdził później, przebywał cały czas na pustyni przez te 7 miesięcy. Także to takie trochę, kurczę, nie wiadomo w sumie, czy to rzeczywiście jest tak, że powiedzmy, jakby socjalizował się z jakimiś Indianami i oni go w te tajniki wdrażali, czy po prostu już jego odpały te takie po tym pejocie były takie silne, że nie wiedział, co się dzieje. A co ciekawe też, jak patrzyłem na wydawnictwa różne, jak klasyfikuje się tą literaturę, to do dzisiaj większość wydawnictw w Ameryce nie uznaje jego literatury jako jakąś fikcję, tylko są traktowane bardziej jako literatura faktu, jako takie, można powiedzieć, literackie dzienniki. Także no, jest postrzegany różnorako przez tutaj czytelników. W jednym z wywiadów też czytałem, że on unika metaforycznego stylu pisania, także to wszystko, co pisze, powinno się odbierać, starać się interpretować również dosłownie, także to też takie ciekawe. To było właśnie to, co powiedział Don Juan do Carlosa, że jest to droga bez powrotu, a więc Carlos Castaneda wchodząc na tą drogę. W ogóle każda osoba śniąca, która wchodzi na tą drogę, no niestety widzi w inny sposób rzeczywistość i po prostu no albo to akceptujesz, albo nie. No i prawdopodobnie to było tym powodem tego, że przez tyle miesięcy zniknął, ponieważ no było mu ciężko, że tak powiem, zaakceptować te wszystkie rzeczy, obrazy, sny oraz tą rzeczywistość, którą widział jako prawdziwą, tak? Bo trzeba tutaj też powiedzieć o Carlosie Castanedzie, że Carlos Castaneda pojmował świadome śnienie jako rzeczywistość, która jest obok nas, tak? Czyli mamy dwa światy, które są wokół siebie. To nie jest tak, że wchodzimy w tysiące czy w dziesiątki innych różnych światów, możemy to kształtować i kreować, tylko Carlos Castaneda uważał raczej, że mamy taki właściwie jeden, drugi świat obok siebie. To jest tak jak ten brat bliźniak, o którym się też dość dużo mówi, i po prostu możemy przeskakiwać pomiędzy światami, czyli taka właśnie odrębna rzeczywistość, że możemy może nie do końca, że kregować, tylko po prostu, że mamy możliwość w odpowiednich stanach świadomości poprzez użycie właśnie tych roślin czy środków psychodelicznych wejścia, otworzenia się na te bramy, podniesienia tych bram i wejścia po prostu w inne światy. Ale jednak Carlos Castaneda umarł z przyczyn naturalnych, z przyczyn takich no, zdrowotnych, bo to jednak choroba przerwała jego życie. Z tego co słyszałem, to chyba rak wątroby. Tak, rak wątroby. Także też ciekawe, to jest, czy to... też różne, bo jedni piszą, że rak wątroby, drudzy piszą, że został skremowany. No, różne są naprawdę. Jest to tajemnicza postać i no, nie do końca jest to znane, w jaki sposób on odszedł. Czytałem też na właśnie takie różne jakby tutaj wspomnienia osób, wspomnienia Castanedy wśród innych osób i w roku tam bodajże 95 czy 93 on umarł. Pod koniec lat 90. właśnie wiele osób wspominało, że przeżywało z nim jakieś tripy po pustyni. Także to funkcjonowało chyba rzeczywiście, jak coś jak... To chyba szło w kierunku takim, powiedzmy, jak scjentolodzy później. Jakiejś takiej sekty, czy powiedzmy takiej parareligii, nie? Bo jednak to grono zwolenników miało dosyć liczne. Też, no może nie była to jakaś jego rodzina, ale to było grono różnych takich ciekawych osobowości. Miał swojego takiego bramkarza łysego, który też doświadczał tych różnych stanów świadomości i wyprowadzał ludzi, którzy zadawali jakieś niewygodne pytania albo powiedzmy no irytowali swoją obecnością, bo był postacią taką bardzo medialną, jak nawet naprawdę czas, bo to 70. rok,
kiedy broni doktorat. Jak przeglądałem, widziałem bardzo dużo fotografii z nim akurat, także to nie jest jakiś taki typ, powiedzmy, takiego mnicha, który gdzieś tam się zaszczył, tylko był takim bardziej tutaj, jakby to powiedzieć, socjalizowanym bardzo z ludźmi. No tak, no tak. Widzę, że się ludziom podobają efekty specjalne, które mam tutaj w pokoju, tak przeglądając czata. Dobrze, wiecie co, to może ja bym tutaj troszkę opowiedział o tej ideologii Castanedy. Jest tego sporo, ale jakoś to spróbuję ogarnąć. Percepcja rzeczywistości według Castanedy, a więc tworzenie tej całej rzeczywistości. Wszystko to, co istnieje, jest tak naprawdę wynikiem naszej uwagi. Tutaj twierdzi Castaneda oraz Don Juan. Świat nie jest rzeczywisty, nie jest też taki, za jakiego tutaj uważamy. Nasza percepcja świata jest jedynie jego takim jakby opisem i obraz rzeczywistości, który istnieje w umyśle, jest jedynie opisem świata, a więc opisem, który został wtłoczony w nas w momencie, kiedy żeśmy się tak naprawdę narodzili. Nawiązuje tutaj, każdy, kto nawiązuje kontakt z dzieckiem, opisuje mu świat, aż do momentu, kiedy dziecko potrafi postrzegać ten świat taki, jaki został mu właśnie opisany. Członkostwo tego dziecka w świecie staje się wtedy pełne, gdy potrafi dokonywać takiej jakby interpretacji percepcji, obserwacji tej percepcji, która w konfrontacji z opisem potwierdza go. I tutaj rzeczywiście składa się z nieskończonych strumieni interpretacji, tak według Castanedy, postrzegania, które my jako jednostki posiadamy takie specyficzne członkostwo, gdzie nauczyliśmy się interpretować właśnie w taki sposób, jaki nam to zostało przedstawione. Odbiór naszej rzeczywistości jest tutaj uznawany za niepodważalny, a jest to jedynie jeden z wielu możliwych jakby takich opisów i to są takie jakby podstawienia założenia magii, które właśnie tutaj Don Juan przekazuje Carlosie Castanedzie. Na co on zwraca tutaj uwagę? Przede wszystkim na to, aby zatrzymać świat i widzieć, tak? A więc postrzegamy to wszystko jako drapieżcy. Jesteśmy tak, bo tutaj jednak trzeba powiedzieć, że w szamanizmie to jest brane jako, no to jest wszystko taki izoloryczny sposób postrzegany, tak? Czyli wojownik, drapieżca, tam jest dużo również nawiązań do zwierząt właśnie i tak dalej. Będąc drapieżcą, jest wtedy bardzo łatwiej nam jakby oceniać oraz klasyfikować niebezpieczeństwa, jakie mogą nas otaczać w świecie rzeczywistym. Istnieje tutaj również inny sposób postrzegania i Castaneda pisze tutaj między innymi o właśnie tych wszystkich istotach, które są zbudowane też i z energii oraz mają możliwość właśnie wprowadzania nas w ten cały świat szamanizmu. Aby osiągnąć widzenie, Castaneda twierdzi, że trzeba najpierw zatrzymać świat, a więc taki strumień interpretacji, który zwykle płynie nieprzerwanie, zostają wtedy zatrzymane przez pewne okoliczności, które możemy wymusić. Warunkiem takiego wstępnego zatrzymania świata jest całkowite przekonanie się, że rzeczywiście ta inna rzeczywistość istnieje. Trzeba jakby zrobić taką kreskę i powiedzieć po prostu, że stare to stare, ale otwieramy się na jakby taką nową rzeczywistość, nową percepcję i idziemy w tą percepcję. Jeżeli chodzi o widzenie jest to jakby takie reakcja na zaproszenie tego świata niefizycznego, które znajduje się właśnie poza naszym widzeniem, a którego nauczyliśmy się nazywać jakby taką rzeczywistością. I generalnie chodzi o to, żeby rozpadły się stare paradygmaty i po prostu otworzyć się na ten nowy świat. Każdy czarownik, który nie widzi, tak samo jak zwykły człowiek, wierzy w swój świat czarownika, co doprowadza go do takiego jakby utknięcia w rzeczywistości tych czarowników. Te oba światy rzeczywiste mogą wpływać na nas. Możemy po prostu w tym niefizycznym świecie, że tak powiem, oddziaływać na tą rzeczywistość, która tutaj jest. Liczy się tylko to, kiedy ciało uświadomi sobie, że potrafi wtedy widzieć i możemy wtedy poznawać te wszystkie światy,
jest to taki jeden z właśnie z tych opisów, które on w tych książkach opisuje. Przejście do świata czarowników otwiera się wtedy, kiedy człowiek nauczy się powstrzymywać wewnętrzny dialog. Wewnętrzny dialog uziemnia nas, tak jakby, i jest on taki albo inny tylko dlatego, że mówimy sobie, że jest taki albo inny. Czarni magowie to byli nasi jakby tacy współbracia, tak twierdzi Castaneda. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Droga czarownika prowadzi do wolności. Zawsze kiedy ustaje wewnętrzny taki dialog, wtedy świat się rozpada i ukazują się nasze niezwykłe właściwości, jakby do tej pory były przetrzymywane pod ścisłą strażą naszych słów. Świat nie poddaje się nam wtedy bezpośrednio, ponieważ między nimi a nami stoi właśnie opis tego świata. Nasze doświadczenia świata jest tylko wspomnieniem tego doświadczenia. Ciągle przypominamy sobie wtedy chwile, które właśnie się wydarzyły, które minęły, przeminęły. Materialność, cielesność jest to jakby wspomnienie tego wszystkiego, co odczuwamy tutaj w świecie. Tak przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt, o tym jeszcze widzeniu. Może tak, może o świadomości oraz postrzeganiu. Podstawową naszą istotą jest też postrzeganie, a więc jego magia, czyli stan tej świadomości. Postrzeganie i świadomość są jedynie pojedynczą funkcjonalnością całości, mające tak jakby dwa zakresy. Pierwszy z nim jest to właśnie tonal, czyli ten świat fizyczny, rzeczywistość, pierwszy krąg mocy, oraz drugą jest to nagual, czyli zdolność czarownika do koncentrowania swojej uwagi na niezwykłym tym świecie. Jest to drugi krąg mocy, a więc ten świat ducha. Mamy tutaj zdolność do porządkowania swojej percepcji codziennego świata oraz świata czarowników. Nasze ciało fizyczne jest pierwszą uwagą, a więc uwagą tonala. Kiedy ciało to staje się drugą uwagą, po prostu przechodzi do innego świata. Ludzką świadomość dzielimy właśnie tutaj na trzy różne składniki. Najmniejszą z nich jest pierwsza uwaga. Jest to codzienna świadomość, zawierająca świadomość ciała fizycznego, a więc obserwacja otaczającej na rzeczywistości. Drugą jest to świadomość niezbędna do tego, aby człowiek mógł dostrzec swój świetlisty kokon oraz działać jako świetlista i to istota. I to jest ten stan właśnie, te pierwsze 3-4 warstwy, kiedy wprowadzamy się w trans i na przykład wychodzimy poza ciało, czy świadomie śnimy. Ostatnia jest to trzecia uwaga, jest to nieskończona świadomość, która włącza się, jakby jest takie nieokreślone aspekty naszej świadomości fizycznej, czy też tego świata świetlistego. Gdyby ktoś wszedł w trzecią uwagę całkowicie, zmieniłby się w to, czym jest naprawdę, a więc wybuch energii, tak przynajmniej tutaj Castaneda twierdził. Nie jesteśmy po prostu tacy, jakimi się widzimy w zwierciadle zdrowego rozsądku, a więc rzeczywistość jest tutaj, w rzeczywistości jednak jesteśmy świetlistymi istotami i potrafimy to sobie wtedy uświadomić oraz możemy dotrzeć do tak różnych pokładów tej naszej świadomości. Będąc po tej lewej stronie, w drugiej uwadze mamy percepcję postrzegania wszystkiego jednocześnie, czyli bycia w kilku miejscach, tu głównie chodzi o percepcję równoległości i w odróżnieniu od zwykłych szeregowych percepcji, a więc liniowego czasu. Co tu można jeszcze na ten temat powiedzieć? Widzenie ludzi. Ludzie widziani na odległość przyjmują formę podobną do grzyba i różnią się one między sobą kształtem, blaskiem oraz wielkością żywionych w stosunku do nich uczuć. Kiedy to począwszy od umiarkowanej przyjemności, możemy skończyć na odrazie. Kiedy widzimy bezpośrednio daną osobę, jej ludzkie cechy ukazują się jako kształt podobny do jaja, taką wiązkę świetlistych włókien. O tych włóknach też również, czy też to, co o tych strunach również Castaneda w swoich tutaj książkach opisuje. Widzący ludzie, czyli czarownicy, bo tak ich nazywa Castaneda. A przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Chodziło o struny takie jak, powiedzmy, z tej teorii strun? Jest teoria strun, tak, dokładnie. No i właśnie tutaj też jest takie nawiązanie, bo widzisz, no to jest książka z 60, chyba bodajże 8 roku, jak dobrze pamiętam, pierwsza część, której on tu już opisuje. No,
ta teoria troszkę później wyszła, także można powiedzieć też, że on był jakby takim prekursorem, że tak powiem, takiej ideologii, teorii strun, którą ktoś tam pewnie wcześniej, później, znaczy później już przyłapał i przypisał jako właśnie tą teorię strun. Podaje, że to był chyba Micio Karku, jak się nie mylę, o tej chyba teorii wspominał. Rozumiem. Także, no to dobra, bańka percepcji, tak, bańka percepcji, o której on tutaj mówi, czyli to właśnie jajo. On twierdzi, że znajdujemy się wewnątrz takiej właśnie bańki, zresztą ja też tak twierdzę, w której zostaliśmy umieszczeni w momencie, kiedy żeśmy się narodzili tak naprawdę. W początku bańka ta jest nie do końca jeszcze zamknięta, ona jest otwarta, ale z czasem, kiedy dorastamy, robimy się starsi, bańka ta zaczyna się zamykać, a w końcu zostajemy w niej tak jakby zapieczętowani. Bańka ta to nasza percepcja właśnie, czyli ja mówię o tym ekranie śnienia, że możemy widzieć od wewnątrz i od zewnątrz, to jest właśnie dziwne, mało tego jeszcze można widzieć w różnych perspektywach, to jest właśnie to postrzeganie siebie w różnych miejscach naraz, ja bym to tak określił, także to jest koncepcja też i Castanedy, ale również ja też to u siebie widzę w taki sposób, przez całe życie pozostajemy właśnie w takiej bańce, no najprościej można sobie to wyobrazić jako jajko, po prostu tak, a my jesteśmy tym żółtkiem w tym jajku. To, co postrzegamy, to, co postrzegamy na jej zakrzywionych ściankach, jest naszym własnym odbiciem. Dokładnie to, co powiedziałem przed chwilką. To, co się odbija, jest naszym obrazem świata, a więc opisem, który stał się obrazem. Jesteśmy tak naprawdę obserwatorem. Zadanie nauczyciela polega więc na przemianie tego obrazu tak, aby przygotować taką świetlistą właśnie istotę, czyli nas, na moment, kiedy ta bańka się otworzy z zewnątrz przez dobroczyńcę, który on tam wspomina w tych swoich książkach. Bańkę otwiera się, aby pozwolić tej świetlistej istocie, czyli nam, zobaczyć swoją własną pełnię, a więc moc kreacji, wyobrażeń i tak dalej. Nauczyciel pracuje wówczas wewnątrz takiej bańki, przemienia taki obraz świata na tak zwaną wyspę tonala, która jest dziełem naszego postrzegania i umożliwia nam skupienie się na jakby takich pewnych elementach, które nas interesują w danym momencie, w danym czasie. Zadanie tego nauczyciela, których wspomina w książkach, polega na oczyszczeniu właśnie jednej takiej połowej bańki, a więc tej lewej strony oraz jakby przekształcenia jej, przebudowania ją w drugą tą część, tak aby później te części mogły się połączyć. Tą oczyszczoną połowę może zająć coś, co czarownicy nazywają właśnie wolą, a więc wyrażenie tej swojej woli, decyzja, świadoma oczywiście, tak. Do dobroczyńcy należy tutaj otwarcie również bańki z tej strony, która została oczyszczona. I wtedy taki czarownik ma właśnie taką pełną wolę, a więc władzę nad tą swoją bańką. Połowa bańki stanowi główne centrum rozumu, czyli tonala, a więc tej części fizycznej, jak również drugą część, a więc główne centrum jakby tej świadomości woli, czyli Naguala. Chodzi tu o tego właśnie ducha. Jeżeli chodzi o punkt skalający, nie wiem, ja nie przynudzam, może, bo to... Nie, kontynuuj, to jest akurat ważne. Okej, okay. Percepcja a punkt połączenia. Chodzi tu głównie o ten punkt scalający. Percepcja może zachodzić wtedy, kiedy w każdym z nas istnieją tak zwane czynniki, a więc punkty połączenia, które selekcjonują odpowiednie emanacje zewnętrzne, jak i wewnętrzne. A więc te wszystkie emanacje, z których jest zbudowany cały wszechświat oraz łączy je ze sobą. Zwykłe postrzeganie związane jest tutaj ze zwykłą pozycją punktu obserwatora połączonego na naszym tym kokonie. W stanie całkowitej świadomości wytwarzany jest wtedy blask, który jest widziany przez tego widzącego, czyli przez obserwatora. I wygląda on jako taki rozbłysk jasności w całym świetlistym jajku. Są właśnie te błyski, o których ja tutaj też w wielu audycjach przypominałem, właśnie na granicy przekroczenia tej bombli. Jest to taka jakby eksplozja światła o takiej mocy, że granice osłonki zostają wtedy właśnie tego jaja rozerwane, a wewnętrzne emanacje rozprzestrzeniają się w nieskończoność. To są właśnie te stany, o których również opisywałem w pierwszej części czasu snu, właśnie mistyczne wizje.
Tylko kwestia po prostu, w jaki sposób my to odbieramy, w jaki sposób nam to zostaje przedstawione. A więc przekonania i te wszystkie inne rzeczy, aspekty. Widzący, którzy z rozmysłem osiągają taką świadomość, a więc od początku do końca są świadomi tego, co się z nimi dzieje, stapiają się ze swoimi emanacjami oraz wizgują się w tak zwaną wieczność, jak tutaj twierdzi. Proces wewnętrznego dialogu jest siłą utrwalającą pozycją punktu połączenia. Na początku u dzieci połączenie tego punktu jest nietrwałe, natomiast ich wewnętrzne emanacje znajdują się w ciągu ruchu, a punkt połączenia wędruje po całym ludzkim paśmie. O tych pasmach też troszkę później wspomnę, jeżeli nie zapomnę. Gdy nauczymy się gadać do siebie, uczymy się wówczas posługiwać własną wolą. Nasza wola każe nam wtedy gadać, rozmawiać z sobą. To niektórzy uważają, że to są ludzie psychicznie chorzy, jak rozmawiają z sobą, ale ja uważam, że trzeba mieć taki właśnie wewnętrzny dialog, wewnętrzny z sobą. Zawsze coś się kłóci w nas, tak? To jest to nasze ego i te wszystkie inne rzeczy. Tutaj jeszcze może o ten punkt połączenia. Tylko u ludzi punkt połączenia jest odpowiedzialny nie tylko za połączenie się z naszą emanacją, ale też za ignorowanie niektórych połączeń, aby nasza percepcja mogła się oczyścić oraz wzbogacić. Punkt połączenia jest przesunięty ze swojej zwykłej pozycji, która potrafi budować światy oraz uzupełniać inne i po prostu wpływać na te światy. Stałość i materialność, którą tutaj uważamy za cechy świata mieszczącego się w granicach naszej percepcji, jest to jedynie siła łączenia. A więc tak naprawdę realność świata nie jest tutaj iluzją. Iluzją jest trwałość pozycji tego punktu połączenia, tego punktu referencyjnego, przeniesieniem tego punktu tak naprawdę. To są nauki Carlosa Castaneda, a więc każdy sobie tutaj musi, że tak powiem, sam odpowiedzieć na pytanie, co akceptuje, a co nie akceptuje, no ale to mówię. Jeżeli chodzi o jakieś ćwiczenia dotyczące zmiany percepcji, Carlos Castaneda nam mówi tutaj, żebyśmy nauczyli się rozdzielać obrazy oraz zawsze widzieli podwójnie. Wtedy musimy się tak naprawdę skoncentrować, a właściwie tą swoją naszą uwagę na przestrzeni pomiędzy tymi dwoma obrazami. To jest to, kiedy zamykamy oczy i właśnie pojawia nam się ta holografia, i mamy takie wrażenie, jakbyśmy oczy odwracali, tak, do góry nogami. Zmiana taka jest godna uwagi, ponieważ pojawia się w tym miejscu takie jakby odczucie 2D z dwojga oczu. I patrzymy tak pod skosem, dokładnie to o to chodzi tutaj. Ćwiczenia, które pomagają nam zatrzymać wewnętrzny dialog. Carlos Castaneda mówi tutaj o ćwiczeniach takich jak sposób właściwego chodzenia, który jest podstępem. Praktykujący powinni zginać tutaj palce, zwracać swoją uwagę na tonala, na ramiola, a więc tego ciała fizycznego, tak? Musi po prostu obserwować swoje ciało, po prostu i reakcje, jak się zachowuje to nasze ciało. Potem patrząc bez skupiania wzroku na którym z punktem bezpośrednio przed sobą, utrzymuje swoje pole widzenia. Taka osoba, zaczynając od czubków palców, a następnie kończąc nad horyzontem, dosłownie wtedy zalewając swój toner, a więc ciało fizyczne doznaniami informacyjnymi z tego świata zewnętrznego. To jest podobne ćwiczenie, które też w różnych, czy w buddyzmie, czy w innych religiach jest stosowane, jak na przykład patrzenie się, na przykład tak jak ja to kiedyś stosowałem, koncentracja, tak, a więc skupienie uwagi na jednym punkcie, na przykład, nie wiem, włącznik światła na przykład, tak, i tak tutaj wygląda. Planowanie nierutynowych czynności wszczepia ideę działania oraz wszystkich tych zmian w nas, wymazywanie osobistej historii istnienia, to techniki służące do zatrzymania tego wewnętrznego dialogu. Aby zatem wymazać swoją historię, korzysta się z takich trzech jakby technik. Tutaj jest odrzucenie własnej ważności, odpowiedzialności oraz korzystanie ze śmierci jako doradcy.
Przemiana nie oznacza tutaj wymazywania czegokolwiek z wyspy Tonala, ale raczej zmienia swoje przeznaczenie elementów. Przyznajemy wtedy tak jakby drugie planowe miejsca elementom, które przedtem były najważniejsze dla nas. Rośliny mocy też działają na Tonala, a więc zalewają go informacjami, wymuszają na nim, na ciele fizycznym zatrzymanie wewnętrznego dialogu oraz powodują też zniszczenie po prostu percepcji, pojmowania tego, jak żeśmy wcześniej to wszystko rozumieli. Najlepiej wymazać całą swoją historię osobistą, ponieważ wtedy uwalnia się od myśli oraz od innych ludzi. Tutaj też jest istotne to, co mówi Carlos Castaneda o włóknach. Włókna te nie są po to, aby nas tutaj ochraniać, ale też właśnie po to, aby naszą spostrzeżenia ciała fizycznego kierować w taki sposób, w jaki oczy służą Tonalawi, a więc naszemu temu duchowi, tak, tej sferze duchowej. Coś chciałeś chyba, Kamil? Tak, bo czytając, przeglądając materiały odnośnie jego filozofii, natknąłem się na takie, na wzmiankę o istotach nieorganicznych i o tym, jak on postrzega jakby pewne istoty, które ciężko mi jakby wyobrazić sobie i nie wiem, jak to jakoś zidentyfikować, czy przypisać do jakichś znanych w innych kulturach tutaj tych postaci. Z tego, co on pisał, to są to według w ogóle tych czarowników i szamanów wszechświat jest drapieżny i te różne istoty czyhają również na to, żeby jakby opanować umysł ludzki. Także to, ten aspekt mnie trochę zaintrygował. Ja tutaj może opowiem później, bo to trzeba jednak jest jakąś chronologią iść, tak? Także on tutaj też mówi o tych właśnie, o tych istotach nieorganicznych, ale to może ja coś opowiem jeszcze może o tym Tonalu oraz Nagualu, jeżeli nie ma tutaj jakichś przeciwwskazań. Carlos Castaneda twierdził, a właściwie nauki jego przekazane przez Don Juana, twierdził, że cały wszechświat składa się z sił bliźniaczych, które są względem siebie przeciwstawne oraz komplementarne. Nasz świat oraz świat istot właśnie nieorganicznych jest jakby takim bliźniaczym odbiciem tego naszego świata fizycznego, a więc tego w dzisiejszym pojmowaniu świata astralnego. My wszyscy jako istoty świetliste mamy swoich sobowtórów. Sobowtór jest tym samym, co dana osoba. Sobowtór jest również świadomością naszego istnienia jako świetlistej istoty. To sobowtór tak naprawdę śni nas. Ja wam tylko mogę powiedzieć i nie zostało mi to powiedziane przez wiele osób, które świadomie śnią. A więc jeżeli spotkacie takiego brata, bliźniaka, czyli taką właśnie nieorganiczną istotę, pod żadnym pozorem nie walczcie z nim oraz przede wszystkim starajcie się nie wdawać w dyskusję z takimi istotami. Zresztą bardzo polecam wam książkę tutaj Roberta Nobla o Beścieżka Serca, tam Robert też również o tych aspektach mówi. Bardzo fajnie napisana też od strony szamańskiej książka, więc bardzo, bardzo ją wam tutaj polecam. Każdy człowiek tak naprawdę są dwie strony, dwie oddzielne istoty, dwie kopie siebie, które zaczynają działać w momencie narodzin. I to wtedy następuje właśnie rozdzielenie na tego Tonala i Naguala. Tonal jest jakby takim opiekunem, który nas chroni przez całą esencją naszej istoty, a więc przed zrozumieniem tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Opiekun ma tutaj szerokie horyzonty, jest zawsze wyrozumiały, zawsze nam pomoże. Niektórzy na niego mówią pomocnik, może być też kilku, to nie ma tutaj absolutnie tak naprawdę, nie przeszkadza w tym. Mogą być grupy, mogą się tworzyć grupy. On zawsze nas wysłucha, pomoże, naprowadzi, nakieruje, wyciągnie z opałów, jeżeli takie się nam gdzieś po drodze przypanoszą. Tonal często jest też zamieniany w nas, Tonal często zostaje zamieniony w nas, bo w,
taki małostkowy, organiczny umysł, on raczej się nam tutaj nie wtrąca, jakiś takim jakby strażnikiem, który no zawsze nas zateleruje, jakim jesteśmy, bo jesteśmy tacy, jak jesteśmy i takim widocznie mamy po prostu być, bo takie są nasze założenia przed momentami narodzin. Tonal zaczyna się przy narodzinach, a kończy w momencie śmierci. Tonal jest wszystkim, na czym spoczywa nasz wzrok, tworzy się w pewnym sensie nasz realny, fizyczny tutaj świat. Każdy z nas ma właśnie takiego tonala, ale istnieje też tonal zbiorowy, tonal epoki. To jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej o tych grupach. Tonal zawsze zawiera umysł, duszę, intelekt, energię, pojmowanie Boga, kwestia tego, kto jak wszystko tutaj pojmuje. Natomiast Nagual jest poza tą wyspą Tonala i otacza ją tam krąg mocy, o której tu wspomina też książka Carlos Castaneda. Pełnia jako zrównoważenie pomiędzy Tonalem a Nagualem jest tak naprawdę tym, do czego właśnie no, dążymy, żeby po prostu w pełni funkcjonować i w pełni pojmować ten świat fizyczny, jak i te światy poza. Nagual, czyli ten duch, tak, ta sfera duchowa, nigdy się nie kończy i nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Nagual jest jedynie częścią tej nas, to co wcześniej powiedziałem, a nie zrobicie na te dwie części tego jaja. Jest on odpowiedzialny za twórczość, kreatywność. Moc właśnie ta pochodzi od właśnie Naguala, a więc jeżeli ktoś jest twórczy, kreatywny, to prawdopodobnie ma też dość dobrze rozwiniętą sferę duchową. Każdy tonal ma dwie strony. Jest to strona zewnętrzna, brzeg, powierzchnia tej wyspy. Ta bardziej surowa część związana jest z działaniem. Druga część są to decyzje oraz osądy i jest on nazywany tonalem wewnętrznym, który jest łagodniejszy, delikatniejszy oraz bardziej złożony. Właściwie tonal to taki, w którym te dwa poziomy znajdują się w stanie doskonałej harmonii oraz równowagi. Podstawowa zasada postępowania czarownika polega na tym, że podejmuje on decyzję z taką uwagą, iż nic, co jest w rezultacie, co w ich rezultacie się wydarza, nie może zostać zaskoczone, ani tym bardziej nie może zostać osłabiona jego moc. Ścieżka czarownika opiera się więc na harmonii, a więc równowadze na początku pomiędzy czynami oraz decyzjami, a zatem harmonią pomiędzy tym Nagualem, ciałem fizycznym, a sferą duchową, czyli Nagualem. Nagual może być wyłonić się tylko dzięki doładowaniu tonala. I to ładowanie zwane jest też właśnie osobistą mocą. To jest właśnie ta energia, o której bardzo często wspominam, że aby podróżować no, w te dalsze sfery, tak, sfery kosmiczne, to trzeba się w jakiś sposób doładowywać i po prostu no, nie jest to tak często. To się odbywa takie kosmiczne podróże raz na 2-3 miesiące, bo to jednak potrzeba gromadzenia tej energii. Bardzo polecam wam książki, jeżeli byście chcieli o wojownikach nocy poczytać, to bodajże, co prawda są to książki napisane, to są znaczy takie wymyślone książki, nie jakieś osobiste rzeczy, ale swego czasu pamiętam były książki Mastertona, jak się nie mylę, to była seria książek Wojownicy Nocy, też bardzo fajnie opisane takie podróże nocne, także jakby ktoś chciał, to bardzo chętnie. To chyba literatura grozy już bardziej, nie? Nie, właśnie o to chodzi, że nie, no bo Masterton to na początku miał takie, wiesz, te swoje dzieła takie bardziej horrorystyczne, tak? On był porównywalny z Kingiem, natomiast później już z wiekiem, wiadomo, troszkę poluzował, że tak powiem, a później to już pisał właśnie jakieś takie przygodówki, fantazy, trochę thrillerów, jakieś tam erotyki też miał, tak? Ale bardzo fajna książka, bardzo wam polecam. Wojownicy Nocy, tam chyba, nie wiem, dwie albo trzy części są tego, już teraz nie pamiętam, bo to 15 lat temu czytałem. Także, dobra, to na Gualu może tyle, bo nie chcę tak za bardzo was tutaj. Oddaję wam głos. To ja może przypomnę w takim razie kontakty do Radia Paranormalium, bowiem dzisiejszą audycję Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat, tak jak prawie zawsze, realizujemy w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008,
Numer komórkowy 530-620-493, 530-620-493, Skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu-gadu pod numerem 36088002, 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Marku, kontaktował się może ktoś z tobą tutaj na gadu-gadu albo w jakiejś innej formie, możesz nawet niekoniecznie tylko na sam temat, ale ogólnie, jeżeli chodzi o świadome śnienie. Świadomego śnienia pojawiło się tylko jedno takie pytanie, ale za to dosyć ciekawe. Czy próbowano w OB bądź świadomym śnie na przykład wezwać zmarłego przyjaciela lub bliską osobę? No, to pytanie każdy musiałby zadać sobie osobno, bo to zależy tutaj wyłącznie od potrzeb i powiedzmy woli tego, który śni. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań. Bardzo często osoby zmarłe pojawiają się w naszych snach, zazwyczaj w tych nieświadomych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę postać, tę osobę przywołać i z nią porozmawiać. Możemy porozmawiać z dowolną żyjącą osobą, jak i z dowolną nieżyjącą osobą, lub też nawet z każdą fikcyjną, jakąś wymyśloną postacią. To zależy tylko od naszej wyobraźni. Na czacie Radia Paranormalium dyskusja o pizzy, wybitnie, że tak powiem, nie związana z tematem audycji. No tak, być może przenudzamy troszkę, nie wiem. A może po prostu temat dzisiejszy jest troszeczkę taki cięższy i dlatego... No, Castaneda jest ogólnie tak, ale ja wam powiem, że on jest dobrym źródłem, bo tak naprawdę wiele technik, które Castaneda tutaj opisuje w książce, no to ja stosowałem, no choćby nawet kładzenie się na prawą stronę, tak, że na przykład nogi, stopy właściwie musisz mieć zawsze za łóżkiem, tam trzeba było dobrze, to ja już teraz nie pamiętam niestety, bo to też trochę minęło jak czytałem. W każdym razie tutaj też jest Castaneda, mówi o tych światach, tak, w szamanizmie to jest właśnie uznawane i Robert Noble też w swojej książce Obezścieżka serca o tym mówi, o tych trzech światach, tak? Czyli świat dolny, świat tenzerowy oraz świat górny. Ja miałem nie tak dawno, no nie wiem, z miesiąc temu może, tak powiem, taki świadomy sen, gdzie właśnie wyleciałem do takiego świata i to było takie, powiedzmy, piekło light, ja bym to tak nazwał, gdzie chodziłem sobie właśnie po tym świecie dolnym. Po prostu widziałem różne potworki, stworki i tak dalej i one po prostu udawały, że mnie nie widzą. W momencie, kiedy ja skupiałem uwagę na czymś innym, one po prostu mnie obserwowały. Ale to był taki może lajtowy świat. Jakieś sprzężenie zwrotne chyba mamy. Okej. To może tak. Co by tutaj może jeszcze powiedzieć? Percepcji może nie. W takim razie halo, halo, czy mnie słychać? Tak, jeszcze chciałem dodać, bo tutaj trafiłem na taką fajną uwagę Carlosa Castanedy. Czytałem trochę o tych bramach. O tych trzech bramach. Chciałem o tych bramach powiedzieć. To będzie się fajnie uzupełniało. Powiesz o tych bramach, ja tylko dodam, że taka fajna jest kwestia, jeżeli chodzi o zasypianie, technika LD. Podwójna pozycja się nazywa ta technika opracowana przez Castanedę. Chyba jedna z takich bardziej fascynujących rzeczy, jak przeczytałem. Możesz mi to nakreślić, bo nie za bardzo tak, kojarzę. Chodzi o to, że tutaj są to techniki wynalezione przez magów starożytnych, podobno z potężnym wysiłkiem techniki, które polegają na zaśnięciu w LD bądź OOB w tej samej pozycji, w której zasnęliśmy w realu, także musimy zapamiętać to stuprocentowo w jakim ułożeniu naszego ciała i to umożliwia podobno stuprocentowe dostrojenie. To znaczy, aha, już rozumiem. Okej, to się nazywa pozycja. Jeszcze raz możesz powtórzyć? Podwójna pozycja. Jak ta technika się nazywa? Podwójna pozycja. Aha, no to ja tą technikę stosuję na przykład, jeżeli, nie wiem, no w trakcie no, spania na przykład muszę skorzystać z toalety, tak, więc idę sobie do toalety i wracam z powrotem, kładę się dokładnie w tej samej pozycji i w tym momencie wchodzę w sen.
Tak, kotumuje po prostu sen. No to jest coś chyba podobnego, mm-hmm. co jest zbliżonego. Może tak, o tych bramach takie... powiedzieć, bo też tutaj właśnie czytam i też mnie to trochę zaintrygowało. No bo już sekundka, bo gdzie ja to mam? Wola, intencja, to może nie. Już sekundka. Okej, okay, no to Castaneda mówi o jakby siedmiu bramach śnienia. Siedem? Myślałem, że trzy tam chyba tylko. Nie, on mówi o siedmiu bramach śnienia i one są postrzegane przez czarowników jako przeszkody, które nazywane są właśnie tymi bramami. Pierwsza brama jest takim jakby progiem, który możemy przekroczyć poprzez świadomość istnienia pewnego odczucia przychodzącego tuż przed głębokim snem. Uczucie to jest miłe, które sprawia, że nie chce się nam otworzyć oczu. No, dokładnie. Osiągamy wtedy właśnie taką pierwszą bramę w momencie, gdy zdajemy sobie sprawę, że zasypiamy zawieszeni pomiędzy ciemnością a ociężałością. To taki efekt przy oglądaniu seriali czy filmów bardzo często jest, że już nie panujemy i wyłączamy się, tylko słuchamy na przykład, bo już nie chce nam się otwierać oczu, nie? Jakie to właśnie znużenie. Trzeba wtedy zamierzyć swoją świadomość tego, że się zasypia, więc tu chodzi o intencję, tak? Ten zamiar należy skierować do ciała energetycznego. Oczywiście mówię to wszystko z punktu widzenia Castanedy, tak? To nie są moje słowa, tylko to, co on tutaj przedstawia w swoich książkach. Aby trafić do tego ciała, potrzebna jest nam właśnie energia. Intencja jest sprawą naszego ciała energetycznego, a nie rozumu, a więc zatem zamierzać można jedynie poprzez skoncentrowanie tej swojej intencji na tym, co zamierzamy zrobić. Generalnie tutaj chodzi o to, że musimy wyrazić swoją intencję, tak? Co chcemy w danym śnie świadomym osiągnąć, gdzie się chcemy udać i tak dalej. No albo nie musimy, bo możemy na przykład sobie założyć, że po prostu a niech nam się śni, co śni i niech tam się wykreuje, tak? Celem śnienia jest zamierzenie, aby nasze ciało energetyczne uświadomiło sobie, że zapadamy w sen. Nie zmuszając się wtedy do świadomości, nie zmuszając się do świadomości, że zapadamy w sen, pozwalamy sobie zrobić wtedy ciału energetycznemu to, co ono chce nam wykreować. Sen ten to jest właz do innych światów percepcji. Przez ten właz przenikają do nas prądy nieznanej energii. Wtedy to umysł chwyta te prądy energii i zamienia je w określone części naszych snów. Ćwicząc kontrolę uwagi nad śnieniem, możemy wtedy oddzielić te prądy od normalnych przedmiotów w swoich snach. Gdy nasza uwaga śnienia skupi się we śnie na tych prądach, wtedy to cały sen się rozpada i pozostaje tylko ta zewnętrzna energia. Tropiciel, czyli wysłannik innego świata w naszym śnie. To jest właśnie to, co często jest podkreślane, aby nie skupiać swojej uwagi na wszystkim, co nas ogarnia wokoło, a bardziej ukotwiczyć tą naszą pamięć na dwóch, trzech, czterech przedmiotach, aspektach, które nas interesują, bo po prostu to spowoduje to, że jeżeli za bardzo będziemy rozproszeni, nie będziemy skoncentrowani, sen nas się po prostu rozpadnie i w tym momencie, jak tu Castaneda twierdzi, pojawi się właśnie taki tropiciel, czyli wysłannik tego innego świata w naszym śnie. Wraz z dotarciem do tej pierwszej bramy śnienia, śniący dociera także do swojego ciała energetycznego. Poprzez śnienie zagęszczamy ciało energetyczne, a staje się ono jednostką zdolną postrzegać. Wtedy stajemy się takim właśnie obserwatorem i sferą postrzegania ciała energetycznego jest energia na poziomie tym energetycznym. Ciało energetyczne może wtedy postrzegać przepływ energii, a zatem widzieć, może też posłużyć się tą energią, aby wystrzelić niczym rakieta w nieznane. Lub możemy wtedy też postrzegać tak, jak zwykle postrzegamy właśnie świat. Tu już bardziej chodzi o obę. Przekroczenie drugiej bramy śnienia oznacza, że podczas śnienia śnimy, że budzimy się w innym śnie, sen we śnie. Prawdziwym celem śnienia jest więc doskonalenie tego naszego ciała energetycznego. I wysłannik takiego śnienia jest to obca energia, która jest bezosobową siłą i mówi ona śniącemu również na jawie, tak przynajmniej tutaj Castaneda twierdzi, że jedynie to, co ten już wie, choć nawet tego nie przypuszcza,
Wysłannik oddziałuje na nas z powodu unieruchomienia naszego punktu połączenia, a zatem wysłannikowi śnienia często nadajemy takie cechy jakby osobowe, ponieważ posiada on głos i możemy go wtedy widzieć na przykład jako zakonnik w czarnym kapturze. Wysłannik śnienia jest siłą, która przybywa ze świata istot nieorganicznych. No ten zakonnik w kapturze to jest dość częsta persona, że tak powiem. To jest to, co właśnie tutaj Castaneda pisze, że po prostu jest to pewien zwiastun, tak? Pewna informacja, którą po prostu musimy odebrać i przerobić. Do drugiej bramy śnienia możemy dotrzeć oraz ją przekroczyć wtedy, gdy śniący nauczy się wyodrębniać tropiciela oraz podążać za nim. Budzenie się w innym śnie lub zmiana snów jest techniką pomagającą w tym. Ta brama jest bramą do świata istot nieorganicznych. Wszechświat za drugą bramą jest najbliższy naszemu i podobnie jak nasz jest bardzo podstępny i bezlitosny. Istoty nieorganiczne próbują tutaj zatrzymać nas w swoim świecie śniącym, co często jest rezultatem ulegania wszelkim naciskom, tak? Wtedy właśnie możemy być atakowani, gonieni i tak dalej. Powinniśmy brać z tamtego świata tylko to, co jest nam potrzebne. Nic poza tym, największym osiągnięciem czarowników jest zatem zabranie jedynie to, co jest niezbędne. Robert Noble w swoich książkach twierdzi, że nie powinno się w ogóle wdawać w dyskusję z takimi istotami, a często takie rozmowy polegają też na tym, aby tak przynajmniej według jego książek, to co ja zrozumiałem czytając jego książki, że w pewnych aspektach, rzeczach można jakby nawiązywać takie pakty albo porozumienia, że oni nam czymś pomogą, ale to też będzie związane z tym, aby oddać część jakby swojej energii, tak? No ja się tak nie do końca z tym zgadzam, bo ja uważam, że nie powinniśmy w ogóle nic oddawać. Możemy być jedynie przekaźnikiem pewnych energii, tak? Natomiast nie powinniśmy oddawać swoich, bo to się może źle skończyć. Tak przynajmniej ja znam, przynajmniej z literatury. No i w sumie miałem też z tym styczność, że tak powiem. To się odbije po prostu później tutaj w świecie fizycznym, tak? No to chyba tymi rozmowami, chyba z tego co kojarzę, te istoty chcą nas jakoś zdekoncentrować, czy coś w tym guście? Tak, ale wiesz, generalnie chodzi po prostu o wykorzystaniu nas, tak, o wykorzystaniu, czyli pobraniu od nas po tej drugiej stronie jednak to jest wszystko właśnie energetycznie związane, tak przynajmniej ja uważam, i po prostu oddać coś, czegoś, jakąś energię siebie, to po prostu to czujesz tutaj fizycznie i będziesz musiał to, tak powiem, na nowo doładowywać, tak. A często jest tak, o tym zresztą nawet Zbyszek Mrugała kiedyś mówił, ja też miałem takie sny zresztą, że bardzo dużo, siedząc sobie na przykład tu u siebie w Anglii na klifie, na ławeczce, obserwowałem ludzi, którzy chodzili po ulicach i zawsze, i bardzo dużo ludzi miało właśnie takie chmurki podczepione, tak. Czyli ja to odebrałem jako jakieś istoty, jakieś byty niefizyczne, które po prostu podbierają energię, tak? W jakiś sposób ktoś, może świadomie, może podświadomie, nieświadomie, po prostu dopuścił taką istotę do siebie, albo nie wiem, miał jakiś taki dziwny sen, gdzie na przykład coś się właśnie goniło go i tak dalej, i nie wyzbył się tej istoty i po prostu w jakiś sposób te istoty podbierały. No to nie jest przypadek, bo mówię, to nie tylko ja takie sny miałem, ale kiedyś też słuchając właśnie audycji ze Zbyszkiem Rugałem, chyba nawet Jarek Bzoma też kiedyś o tym wspominał, że właśnie takie dziwne jakieś byty, u mnie to się właśnie pojawia na zasadzie takich chmurek przy karku, od karku taka chmurka z taką linką i podąża za taką istotą. Oczywiście to jest w tym niefizycznym świecie, tak? Nieorganicznym. Do trzeciej bramy śnienia dochodzimy wtedy, kiedy stwierdzamy, że śniąc patrzymy na śniącą osobę i ukazuje się nam to, że ta osoba to jesteśmy tak naprawdę my. Czyli to jest właśnie ten stan, gdzie na przykład stajesz w pokoju i widzisz siebie, tak? Tak przynajmniej tutaj Castaneda opisuje. Następuje wtedy łączenie się rzeczywistości śnienia z rzeczywistością świata na co dzień, a więc uzyskujemy wtedy pełnię ciała energetycznego.
przy tej trzeciej bramie to umysł jest winien obsesji, a zatem chwyta się on tych wszystkich energetycznych, nieistotnych szczegółów. Wtedy to potrzebujemy racjonalnej płynności oraz swobodnego działania, by przeciwstawić się tej obsesji. Oddychanie jest magicznym i życiodajnym aktem. Wydech jest wyrzuceniem z siebie obcej energii nabytej podczas danego wydarzenia. Wdech zaś odzyskaniem energii utraconej w tym samym czasie. Ja tutaj wspominałem kiedyś o takiej technice oczyszczania się. Tutaj właśnie to też o ten aspekt chodzi, gdzie ja stosuję właśnie jakby takie naczynie, nie wiem, jakbym był znajdował się w jakiejś takiej dużej butelce, coś tego typu, u góry tej butelki mam kranik, gdzie spływa na mnie ta energia, ja mówię na to energia chi, od dołu jest drugi kranik, który powoduje wypłynięcie tej jakby już przeczyszczonej, przefiltrowanej przez nasze ciało energetyczne, tej brudnej energii, nazwijmy to brudnej energii, tak? Przy tej trzeciej bramie całe ciało energetyczne może poruszać się tak, jak porusza się energia, więc szybko i bezpośrednio. Gdy ciało energetyczne nauczy się samo poruszać, wówczas stajemy się niedostępni dla istot takich nieorganicznych. Dokładnie. To jest ta świadomość bycia tego, że tak naprawdę po tej drugiej stronie nam się nic nie może stać. Jeżeli ciało energetyczne się tego nabrało się już w pełni, jakby już w pełni ukształtowane, wtedy śniący widzi energię zawsze, gdy spojrzy na jakiś przedmiot w normalnym świecie. Ja na to mówię miasto ze światła, tak? Bo to jest wszystko się świeci, to jest zupełnie inne postrzeganie niż tutaj w realu. To są już bardzo wysokie stany, tak powiem. Jeżeli śniący nie widzi energii jakiegoś przedmiotu, oznacza to, że znajduje się w zwyczajnym śnie, a nie świecie rzeczywistym. Światem rzeczywistym jest świat, który wytwarza energię. Jego przeciwieństwem jest niematerialny świat, a więc odzwierciedleniem, gdzie nie ma nic z energią związanego. Po prostu nie przedmioty się nie świecą, rośliny nie wydają kolorów i tak dalej, takich świetlistych kolorów. To jest też bardzo podobne do stanów przy użyciu środków psychodelicznych, czy LSD, czy jakichś innych, gdzie na przykład właśnie wszystko nam się wydaje takie właśnie ze światła, ze złota. Ciało energetyczne jest również zdolne do postrzegania energii spoza naszego świata, na przykład przedmiot ze świata istot nieorganicznych, a więc to ciało nasze energetyczne postrzega się jako skwierczącą energię. W naszym świecie energia faluje. Aby widzieć w takim śnieniu, musimy nie tylko zamierzyć widzenie, ale też musimy taką wyrazić głośną intencję, aby to doświadczyć. Ciało energetyczne może też wtedy korzystać ze świadomości do wkraczania w pola energetyczne materii nieożywionej lub istot żyjących. Przy czwartej bramie śnienia ciało energetyczne podróżuje do określonych, konkretnych miejsc w naszym świecie, poza tym światem lub do miejsc, które istnieją tylko w innych intencjach. Istoty nieorganiczne, to też można by było coś powiedzieć w tej ciszy. Jakieś pytanie mamy może z czata, bo tak. Znaczy ktoś się ostro, do nas, ktoś się z nami połączył chyba tutaj, tak? Marku, jeżeli widzicie. Tak, mamy słuchacze. Witaj Mintonie, jesteśmy na antenie. Dobry wieczór, witam was serdecznie, witam słuchaczy wszystkich. Mam takie pytanie odnośnie tutaj tego tematu dzisiejszego. Ja powiem tak, że na własnych doświadczeniach z tym świadomym śnieniem aż takich wielkich przeżyć nie miałem, bo u mnie świadome śnienie kończyło się zwyczaj na uzyskaniu świadomości w śnie i od razu wybudzaniu się. Nie wiem przez co to, czym to było spowodowane. Także jakieś tam różne metody doprowadzają do odzyskania tej świadomości w tym śnie. Też tam próbowałem, jakieś tam testy rzeczywistości robiłem i te podobne rzeczy, ale tam jakoś nie wychodziło mi to za bardzo, może się nie przykładałem albo nie wiadomo co. Ale abstrahując od tego, jeszcze moi koledzy też siedzą troszkę w tym, że tak powiem. No i oni, kolega właśnie miał... potrafił ten sen świadomy uzyskać w jakiś już dosyć taki prosty sposób, już nie wnikam w jaki to sposób robił, ale po prostu w tym śnie, dajmy na to,
budził się w swoim pokoju i czuł, że świadomość jest osiągnięta i potrafił po prostu gdzieś tam sobie latać po świecie i spotykał postać jakiegoś człowieka, którą za wszelką cenę chciał gonić i zadawać mu pytania odnośnie tego świata astralnego i tego poza rzeczywistego. Wiedzą panowie, o to chodziło, że on myślał, że to jest tam przewodnik duchowy. Nie dziwię się mu, bo wydaje mi się, że mogło to mieć z tym związek, bo każdemu ujawia się w jakiś tam inny sposób. Ale do sedna, co chciałem zadać pytanie. Chciałem zadać pytanie, w jaki sposób uzyskać wiedzę o swoich, dajmy na to, o swoim ciele, jakimś bolącym miejscu, czy problemie wewnętrznym, czy można przez sen jakoś się dowiedzieć, co jest przyczyną tego bólu i czy można to jakoś zwalczyć, nie poprzez wychodzenie z samego ciała, tylko poprzez świadomy sen i po prostu czy jakoś na przyszłość oddziałować to, coś w tym stylu. Słuchaj, wiesz co, ja stosuję, to jest tak, bo to jest troszkę inne, odmienne stany niż właśnie świadome śnienie, tak? Bo tutaj trzeba się wprowadzić w takie hipnotyczne stany. Ja tutaj wschodzę do częstotliwości 5 Hz i w tym momencie jesteś już na takim jakby pograniczu wyjścia poza ciało. To jest właściwie już taki ułamek sekundy, ale musisz sobie tutaj wtedy, że tak powiem, nie mieć tej intencji wyjścia, tak? Zatrzymujesz się, w pewnym sensie wisisz już nad tym ciałem, ale musisz sobie uświadomić, że chcesz czuć energetycznie. Ja to tak, przynajmniej tak ja to robię, że wyrażam intencję czucia z ciała energetycznego i w tym momencie ja czuję, zresztą ja zrobię audycję kiedyś o tym właśnie, o samoleczeniu ciała i tak dalej, także to trochę bardziej rozpiszę. Generalnie musisz sobie po prostu wyrazić intencję czucia tej energii, tak? I w tym momencie masz takie bardzo fajne, to jest naprawdę przyjemne uczucie gromadzenia, kumulacji tej energii. Pamiętam, w którejś audycji też chyba Basia z Tomkiem Grubą, właśnie chyba u was, tak? W audycji byli gośćmi i też właśnie Basia tam opisywała o te kulki. Generalnie zbierasz z całego ciała, to jest tak, jakbyś się kompresował do takiej jakby kulki, tak? I tą kulką przesuwasz po prostu po ciele. Na przykład jeżeli boli cię, nie wiem, kręgosłup, tak? To starasz się tą kulką manewrować po tym kręgosłupie i to odczuwasz. Jeżeli działa, to będziesz czuł fajne takie ciepło. Wręcz czasami może być ci wręcz aż za gorąco. I możesz też się wybudzić, tak? Także musisz tutaj manewrować tą energią, tą kulką energii po prostu po tym na przykład kręgosłupie, jeżeli cię kręgosłup boli, tak? Możesz na przykład ją z powrotem rozproszyć i na całe ciało, w tym momencie całym ciałem energetycznym zbierasz tą energię chi, tą kosmiczną energię, tak? Jak to jest nazywane u Chińczyków, tak? No ja to tak przynajmniej stosuję. Generalnie musisz się wprowadzić po prostu w takie odrębne stany i to są stany na pogranicza świadomego śnienia, wyjścia poza ciało. Rozumiem. No. No to tyle. Ja dziękuję panu bardzo. Nie. Jakieś pytanie jeszcze może? Ludzie, dzwońcie. No możemy porozmawiać trochę. Ja sobie wiedzę. Dobra, i opowiadam jakiś fajny sen. Ostatnio, co ci się przydarzyło. No, raczej ostatnio. Raczej mam ostatnio sny jakieś takie dosyć dziwne, ale jakoś na dłuższą metę ich nie rozpamiętuję. Ale wiem, że zdarzały mi się takie rzeczy, że po prostu gdzieś śniłem o czymś i za jakiś dłuższy okres się to zdarzało w takim w realnych jakichś tam zdarzeniach. Jakby to można nazwać takim troszeczkę przepowiadaniem przyszłości, chociaż to już się tak wydaje dosyć komicznie to brzmi, ale jednak to tam kilka razy mi się zdarzyło. To tak odnośnie własnych tam zdarzeń. Okej, okay, no to nie wiem, to może ja powiem na live'ie tak premierowo, bo nawet jeszcze to jest nie nagrane, to jest też takie, nie wiem, będzie jakiś sprzeciw, czy mogę opowiedzieć sen? Śmiało, opowiadaj śmiało. Słuchajcie, wiecie co, bo to jest taki sen, gdzieś miałem chyba go z 1,5 miesiąca temu, no coś takiego, jeszcze będąc w Polsce na urlopie, miałem taki dziwny sen, bo parę godzin wcześniej spotkałem się ze znajomymi, znajomym, który ze Szwecji przyjechał, no to się spotkaliśmy, wiadomo, jakieś tam piwko trzeba było jedno wypić, no nie, bo to się parę lat nie widzieliśmy,
No i wracając z powrotem, wracałem do domu, no bo gdzieś już około 2-3 w nocy położyłem się spać, gdzieś na, nie wiem, 4, może 5 rano. Miałem świadomy sen, gdzie tak jakby na nowo mi się śniło, że wracam do domu, tylko że wtedy w tym śnie wracałem już z kumplem. I co ciekawe, idziemy koło wieżowca, prawda, i nagle patrzę w niebo, leci jakaś taka dziwna kula, światło, tak? I tak do mojego znajomego mówię, ty, słuchaj, coś się dzieje, co tu kaman, nie? A w pewnym momencie zaczyna się to coraz bardziej zbliżać, rozdziela się i nagle widzę, jak jeden samolot atakuje drugi samolot, później trzeci samolot, czwarty i tak dalej. I po drugiej stronie ulicy jest drugi wieżowiec i w pewnym momencie ten jeden z samolotów wlatuje w ten wieżowiec. Wieżowiec się rozpiernicza i mówię, o kurczę, wojna jest, no nie? Ale niesamowicie realny sen tak naprawdę i tego. I my uciekamy, no nie, znaczy idziemy, ja mówię do mojego znajomego, chodź chowamy się, bo zaraz będzie jakaś akcja, no nie. Nagle pojawiają się na ulicy wokoło jakieś takie właśnie zielone ludziki, znaczy ludziki, no mundurowi, tak, mundurowi. I ja do mojego znajomego Jarka mówię, ty, uciekamy, chowamy się, nie wiem, nie, biegnij do domu, bo na pewno będą domy przeszukiwać, no nie. I jakoś było tak, że kolega gdzieś nagle zniknął, ja schowałem się za blok, i w pewnym momencie patrzę coraz więcej, normalnie strzelają do tych wszystkich ludzi. Ja mówię, kurczę, nie ma się nawet tu gdzie za bardzo schować, no nie? Do ludzi mówię, ludzie uciekajcie, bo ludzie zaczęli wychodzić z domów. Ja mówię, ludzie uciekajcie, bo zaraz będzie jakaś masakra, nie? W pewnym momencie schowam taką jakby rurę rynnę i podlatuje jakiś gościu taki zasłonięty masy i tak dalej i rzuca mi granata. Ja wziąłem tego granata i mówię, no tak, ale co ja tam mam zrobić? W taką panikę jakbym padłem, nie? Co ja mam z tym wszystkim zrobić, no nie? I wyrzuciłem gdzieś tam na bok tego granata. Ale jakoś tak, no, troszkę się przestraszyłem. Znaczy, byłem świadomy tego, że to jest świadomy sen, ale jakoś tak emocje wzięły troszkę nad tym wszystkim i wybudziłem się, tak? I 3 dni później jadę do Zakopanego, bo jechałem do Zakopanego na urlop. 9 kilometrów przed Zakopanym rozkraczyło mi się auto. Także taki, powiedzmy, że sen proroczy, tak? Zapowiadający, że coś się stanie, tak? I faktycznie się stało, 9 kilometrów przed Zakopanym, no dobrze, że mi się udało, na szczęście znaleźć gościa, który mi bardzo szybko to auto zrobił. Także taki sen wizyjny miałem i przekonuje mnie tylko tak naprawdę, bo to nie jest jeden z takich snów, było masę, że po prostu czasami z wyprzedzeniem dostajemy jakieś takie pakiety informacyjne właśnie, że coś się w naszym życiu może wydarzyć, żebyśmy uważali. Dobrze, że wtedy miałem trochę więcej gotówki przy sobie i w ogóle, także udało mi się to wszystko w miarę 1,5 godziny chyba bodajże to zeszło i ogarnąłem temat. A była naprawdę katastrofalna sytuacja, bo w aucie miałem i małe dziecko i tak dalej, to była jeszcze zima, więc minusowa temperatura, więc no po 2-3 godzinach byłoby bardzo ciężko. No, także tyle. No. Co do tych snów, to mógłbym jeszcze opowiedzieć taką moją dawną. To był sen i to nie jeden, tylko śnił mi się coraz cały, no tam przez jakiś okres czasu, tam prawie że codziennie. Mhm. To było już dawno temu, kilka lat temu, jak nawet nie kilkanaście. Jeszcze okresy, gdy byłem bardzo młody. Miałem taki sen, że jakoś fabuła się toczyła cały czas normalnie i nagle wchodziłem do takiej jakby dużej browarni, gdzie było ciemno, cały taki klimat był wiktoriański, że tak rzeknę. I na środku, gdy schodziłem po schodach na dół, było ciemno i na środku tego pomieszczenia była taka stłuknia, ale ona była przykryta witrażem ze szkła. I ona była taka duża była ta studnia, ja na nią wchodziłem i automatycznie ten witraż się załamywał pode mną i spadałem w dół i tak miałem ten sen przez, nie wiem, rok czy więcej, tam co na przykład przez miesiąc mi się śnił co tydzień, potem przez na przykład kolejny miesiąc 4 dni pod rząd i tak później była przerwa i znowu to samo. I tak do tej pory się zastanawiam, co to mogło oznaczać i nie miałem jakoś później w przyszłości swojej styczności z czymś podobnym. I do tej pory się zastanawiam, co to mogło znaczyć. No, sny są tak naprawdę zaskakujące. Ja też miałem wiele razy sny, które mi się lata śniły, ale wiesz co, najlepsze w tym wszystkim jest to, że takie sny, które mamy rozłożone w czasie, tak? To są sny, tak mi się przynajmniej wydaje, że to są sny, które w pewnym momencie
ta nasza świadomość poza nas po prostu prowadzi, tak, do przełknięcia pewnych pakietów w danej sytuacji. Jeżeli na przykład nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, to po prostu, no nie wiem, no wstrzymywane jest to, tak, i powiedzmy za rok, za dwa, za trzy lata, kiedy osiągniemy już jakiś cel swój, zrealizujemy się albo pewne rzeczy zrozumiemy, może trochę nakierunkujemy się na inną stronę. Trzeba też tutaj pamiętać, że wszystkie miejsca, rzeczy, sytuacje, które spotykamy w życiu, to tak naprawdę są kreacją nas i po prostu jeżeli czegoś nie, albo nie możemy czegoś pojąć, zrozumieć, to prawdopodobnie będziemy mieli tutaj jakąś taką zewnętrzną pomoc, tak? Czyli halo, Radio Paranormalium, jesteśmy już na antenie, mamy słuchacza telefonicznego, przepraszam Jubi, że tak cię... aby zrozumieć. Okay. Przepraszam, Jubi, że tak się zagadałem, ale tutaj połączył się z nami słuchacz telefoniczny. Witamy, jesteśmy już na antenie. Witam. Powtórnie, Maciek staje się pomału waszym stałym słuchaczem. Maciek z Torunia, nie, nie z Torunia. Nie, przepraszam, bo wczoraj słuchałem Hiperprzestrzeni właśnie o Carlosie Castanedy, Tomasza i po prostu tam dzwonił taki Maciek z Torunia. Myślałem, że to może jakiś... Nie, ja raczej bliżej, troszeczkę bliżej morza. Okej. Okay. I królewca. Tak słucham o waszej audycji po raz kolejny. I tutaj chciałem poruszyć temat ajuaski. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Ajahuaski, aja, tak. Być może, może tam różnie to się wymawia. Właśnie widziałem... Ciekawy film na YouTubie na temat, znaczy jest parę takich filmów na temat tego specyfiku używanego przez szamanów indiańskich do przekraczania właśnie granicy innym wymiarem. Dosyć ciekawy temat. Ja mam pytanie, czy zajmowałeś się tym kiedyś? Nie, ajahuaski nigdy nie próbowałem, LSD próbowałem, czyli tak zwany kwas. Bardzo chętnie bym skorzystał, absolutnie jestem otwarty na wszystko, to się o czymś mówić, to trzeba... Ja słyszałem, że no trzeba, jest to dosyć niebezpieczny środek. Jest to dosyć niebezpieczne, bo tutaj już praktycznie no to jak u Carlosy, tak? U Carlosa Castanedy, droga w jedną stronę. Albo zwariujesz, albo jeżeli masz wszystko ok w sobie, więc nie powinno być problemu. To już jest każdego indywidualna. Grzyby i ajahuaska to są takie, powiedzmy, najbardziej potężne rośliny, że tak powiem, tej naszej rzeczywistości. Natomiast mówię, nie próbowałem nigdy, więc mam słabą wiedzę, mogę tylko opowiadać tego, co tu gdzieś kiedyś oglądałem na YouTubie czy gdzieś, tak? Natomiast LSD próbowałem absolutnie, dlatego mam takie porównania i po prostu jestem w stanie porównywać efekty, jakie są po na przykład kwasie, czy takie świadome śnienie, czy jeszcze jakieś inne stany. Ja akurat rzadko kiedy w ogóle pamiętam sny, ale ostatnio miałem takie, chyba jednak trzeba nazwać to ciekawym zdarzeniem. Śmiało, opowiadaj. Wydaje mi się, że śmierć człowieka wywołała u mnie ten po prostu. Dlatego tak uważam, ponieważ rzadko pamiętam swoje sny, akurat z tego dnia pamiętam do tej pory. Ten człowiek, że tak powiem, odszedł gdzieś 200 metrów ode mnie. No, a ja miałem wtedy sen o śmierci. Można to nazwać i dlatego uważam, że on przesłał mi tą swoją energię wtedy. No i akurat wydaje mi się, że osoba, która odchodzi, wysyła właśnie taki impuls. Bo ten człowiek jest po prostu, to był dla mnie obcy człowiek, ale dowiedziałem się, że akurat wtedy odszedł, nie? Mhm. No i uważam właśnie, że wysłał mi wtedy taki jakiś impuls. A akurat ta osoba była osobą bezdomną. Ja ci mogę powiedzieć... Uważam właśnie, że taki impuls wystąpił. On mi go przesłał. To znaczy był dla mnie, że tak powiem, widywaliśmy się tylko. Jest coś w tym, bo ja na przykład mając powiedzmy 10 lat, pamiętam swego czasu u mnie pod miastem był wypadek, tak, i też swego czasu rozbiła się ciężarówka, zderzyła się chyba bodajże wtedy z maluchem i pamiętam taką fajną też sytuację, znaczy fajną,
wtedy to jeszcze nie pojmowałem tego tak aż, ale... Może bardziej by to pasowało ciekawą pod pewnymi względami. No ciekawe, okej. Ale miałem taką sytuację, że jako dzieciaki, wiadomo, wypadek pod miastem, no nie, to wszyscy się zaczęli zbiegać, jak to dawniej było, nie, jeszcze lat 80. No i zbiegliśmy i taka dziwna sytuacja, przypadłość była, między innymi to, że wszyscy tam chodzili, lekarze, wszystko i tak dalej, nie, gość oczywiście nie żył już, z tego malucha wyciągnęli tego kolesia. Ja miałem takie pewne zdarzenie, właśnie wydawało mi się, że po prostu ten osobnik, który leży, a wiedziałem, że już nie żyje, bo było już głośno mówione, że już niestety odszedł, ale miałem taką właśnie dziwną sytuację, że... Ale przepraszam, ty na to patrzyłeś, tak? Na tą sytuację? Tak. Ja na tego gościa patrzyłem i wydawało mi się, że on normalnie miał otwarte oczy i na mnie się spoglądał, patrzył, tak? Ale najlepsze w tym wszystkim było to, że tylko ja to widziałem. I ty mogłeś mieć podobny, wiesz, no są pewne stany, być może też się, nie wiem... Znaczy akurat, ponieważ wiedziałem, że coś jest nie tak, bo w to miejsce przyjechała policja. I ja tylko, że tak powiem, widziałem tą policję, nie? A wczoraj rozmawiałem i od razu ten sen mi się skojarzył, że coś się złego wydarzyło. No i wczoraj właśnie, no zapytałem się też takiego drugiego człowieka, czy coś się wydarzyło. No i właśnie on mnie uświadomił. I no, jestem w tej chwili pewien, że dostałem taki pewien sygnał od tamtego człowieka, który odszedł. No i taka jest moja historia. No tak, no zgadza się, no czasami dostajemy takie nawet i z kilkudniowym wyprzedzeniem, więc pakiety po prostu, gdzie nawet właśnie w trakcie snu widzimy jakąś sytuację, a później w rzeczywistości ta sytuacja się nam wydarza, tak? I później myślimy, kurczę, co to było? Jak to możliwe, że 2-3 dni wcześniej takie coś mi się śniło, a nagle się to urzeczywistnia, tak? Bo też tak od razu w pewnym momencie się właśnie interesowałem ludźmi, którzy zbierają energię zabierają energię innym ludziom i specjalnie żerują na innych ludziach, żeby im odebrać tą energię. I to jest też taki, i dlatego no, tak rozumiesz, że ty tam poza ciałem, tak? To znaczy, ja akurat tu słyszałem o grupie ludzi, która no powiedzmy jak to wytłumaczyć? Czerpie energię z uczuć, powiedzmy. Rozumiem. Z uczuć dziecka, powiedzmy. O tak można to nazwać. No trzeba uważać, bo jest naprawdę dużo szarlatanów i jakichś tych właśnie doradców i tak dalej. A tak naprawdę wydaje mi się, że to są właśnie takie pasożyty trochę, nie? Ja tutaj od samego początku, jak tylko występuje osoba publiczna, staram się... Robią to ludzie, którzy posiadają wiedzę. Tak, można to nazwać. No w pewnym sensie możemy powiedzieć, że też nasze elity światowe w taki sam sposób. No właśnie chciałem o tym, ja mówię o tym, nie? Ja mówię o tej sytuacji. Podsycanie tych wszystkich sytuacji, wystarczy sobie wejść na Onet Wirtualną Polskę. Ja pamiętam jeszcze chyba w 2007 albo 2008 roku, już to było parę ładnych lat temu, wszedłem bodajże chyba na Onet i wiecie co, czytałem wszystkie informacje, okazało się, że na 26 informacji jakichś takich na nagłówku, tak, takich najważniejszych w ciągu dnia były tylko 4 pozytywne, a reszty były negatywne, więc stwierdziłem, że sorry, no ale jak ja mam na to wchodzić i czytać i wysyłać jakieś negatywne emocje i później właśnie tak jak mówisz, no nie, czy ja powiedziałem wcześniej, pijawki mają to wszystko... że tak powiem, z moich tych emocji czerpać jakichś korzyści, no to stwierdziłem, że to nie ma sensu, nie? Dlatego nie wchodzę na takie strony, po prostu nie czytam. No tak. No ja też to zauważam właśnie, To jest chore, bo tak, wstajesz rano, otwierasz Onet czy Wirtualną Polskę, czy tak, czy jakieś inne jeszcze portale i czytasz i ciągle jesteś tylko wkurzony, no nie? Jak nie, na przykład jeden ci mówi bo co się wydarzyło, bo tamto, a to drugi ci znowu mówi, że albo cały czas słuchasz o jedzeniu, o kulinarniach, o zakupach i tak dalej, no przecież chyba to nie na tym polega to życie, no nie? Tylko na konsumpcji, no ja, na jedzeniu ja pewnie, i życiu. Ja dlatego myślę, że jest pewna taka, jest coraz większa grupa ludzi, którzy szukają na własną rękę informacji. No i dzięki temu też trafiłem do Radia Paranormalium od pewnego czasu, no bo po prostu zaczynam szukać
informacji na własną rękę. I no myślę, że duża grupa ludzi tak zaczyna postępować. Jest coraz więcej takich ludzi. Wiesz co, ja myślę, że to jest też związane z tym, że ludzie po prostu mają już dość tego, tej pogoni i pędu za tym wszystkim, no bo to chyba nie jest normalne, że... Gdzieś ostatnio słyszałem, że to jest taki informacyjny supermarket. No, wiesz, z drugiej strony to nie jest normalne, że w wieku 20 czy iluś lat idziesz do tej pierwszej pracy i jedyną możliwość, która ci zostaje, to wziąć kredyt na 30-40 lat i spłacanie tego, tak? A niech ci się jeszcze coś po drodze przydarzy, nie wiem, choroba jakaś, cokolwiek, bo to może być w życiu różnie, tak? I nagle jesteś, wiesz... No tak, no stajesz się zombie. Stajesz się zombie, dokładnie. No tak, to ja to tak widzę, nie? Coraz więcej ludzi staje się też takimi właśnie zombie. No okej, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Ja ci również dziękuję i zapraszam częściej do naszej audycji. Do następnego razu w takim razie. Dzięki. Na razie. Coś jeszcze tutaj ktoś chciałby dodać? Czy mamy jakieś pytania jeszcze, czy telefony, czy... Ja bym chciał tylko tak na koniec powiedzieć... Mamy pytanie na internecie, czy świadomie śniący mogą wyśleć, z jakiej strony przyleciał Donat ten J-131? Mieliście jakiś sen? W tej kwestii? No nie... Nie, aczkolwiek na przykład miałem 2 miesiące temu miałem taki świadomy sen. To też mieliśmy sen w Londynie, kiedy w trójkę śnieliśmy. Później sobie opowiadaliśmy ten sen i każdy widział właściwie to samo. Między innymi widzieliśmy duży wulkan, który wybucha, tak? I to był gdzieś w Ameryce jakiś potężny wulkan. Nie pamiętam już nazwy, bo ustaliliśmy, jak ten wulkan się nazywa, największy w Stanach Zjednoczonych, uśpiony, ale mieliśmy taką wspólną wizję, gdzie nam się właśnie ten wulkan śnił i widzieliśmy dokładnie to samo. Ale ostatnio też chyba z 2 tygodnie temu miałem sen właśnie tąpnięcia 2 kontynentów, pojawienie się wielkiej fali, tylko że no ja już wtedy wyszedłem z tego snu, więc nie widziałem, co tam dalej, ale w każdym razie widziałem już, jak fala podąża w kierunku jakiegoś takiego wybrzeża, zatoki, coś tego typu. Także taki trochę proroczy, koniec świata, no tak. Okej, dobra, jakieś pytania tutaj są jeszcze? Ja jeszcze chciałem się zapytać, Jubi, bo tam zaczęliśmy ten wywód o bramach. I doszliśmy do tej czwartej bramy. Ja czytam, że czwarta brama w sumie to przejście następuje wtedy, kiedy doznajemy takiego śnienia, wspólnego śnienia z drugą osobą, na przykład z szamanem czy z inną osobą. To jest właśnie ta czwarta brama. Przynajmniej według forum nagualyuku.com. I te bramy mają związek z czakrami poszczególnymi, które się jakby aktywują wówczas. Czwarta brama to akurat czakra serca. I tak jak przeczytałem, w ciele fizycznym czakra serca pozwala nam docenić prawdę, kochać się i się życiem. Sny z czwartej bramy mówią nam, kim jesteśmy. Aby dzielić się z nami, no trzeba być, jakby osiągnąć ten już tą świadomość. I tak Don Juan na przykład powiedział, gdy ciało energetyczne znajduje się w odpowiedniej odległości, która jest sprawą indywidualną, jest różna dla każdego z nas, to każdy poprzez dyscyplinę jest w stanie przemienić je w dokładną replikę swojego ciała fizycznego. To jest trójwymiarowy fizyczny byt. Stąd bierze się idea powtóra energetycznego zwanego innym. W taki sam sposób, poprzez ten sam proces samodyscypliny, każdy może przemienić swoje trójwymiarowe fizyczne ciało w perfekcyjną replikę swojego ciała energetycznego. To jest eteryczna zmiana energii niewidoczna dla ludzkiego oka. Tak samo niewidoczna jak wszystkie energie. To tutaj właśnie doszedłem do tego momentu związanego z tą czwartą bramą. Natomiast później trochę się już sprawy komplikują przy tych bramach. Ciężko mi to niektóre zrozumieć. Tam wiem, że niektóre to piąta brama polega na tym, że zmieniamy, jakby funkcjonujemy w innym świecie. To są sny, w których jesteśmy trochę zszokowani, bo czytając gazetę czy przyglądając gazetę nie wiemy, w jakim jest języku, albo w ogóle coś nas zaskakuje, pojawia się taki obcy element, jakby tutaj niepasujący, no, czy właściwie to tak jakby to wrażenie
nie jest takie nie... Ciężko się pozbyć wrażenia, że my jesteśmy takim niepasującym elementem tej układanki, bo jesteśmy właśnie w tym innym, znajdujemy się w innym odległym świecie. Szósta brama wiąże się tutaj z takimi wierzeniami totemicznymi i z powiedzmy z kontrolowaniem ciał zwierząt. I tutaj co ciekawe w tych w rodzajach snów, jeżeli pojawia się nam jakieś pierwsze zwierzę, jakie przychodzi nam tutaj w tych snach, to jest to taka nasza... tak zwane istoty totemiczne. Dokładnie. Czarownik może mieć na każdym etapie świadome lub zwykłe sny o byciu zwierzęciem, ale pierwsze zwierzę, które śni na jawie, gdzie inni ludzie mogą go zobaczyć, jest jego głównym totemem. Nie wybiera się w sumie tego zwierzęcia, nasz duch. Każdy ma takie zwierzę. Tak. U mnie takim zwierzem był złoty lew. No ja jeszcze nie odkryłem swojego zwierzęcia, ale właśnie będę podejmował te próby, bo mnie to zaintrygowało. Natomiast ta siódma brama, z tego co tutaj ustaliłem, to jest taka już doskonałość, kiedy osiągamy świadome śnienie, świadome śnienie będąc równocześnie przytomnym na jawie. To jest to niezwykłe, takie świadome, tak zwane świadome lunatykowanie. Tak, u nas to się na te osoby mówi jako osoby psychicznie chore. To już jest stan taki naprawdę bliski wręcz obłędowi, że tak bym to nazwał. No to ta droga bez powrotu, nie? Tutaj jest pytanie jeszcze, czy mógłbym wyśnić, aby ta osoba, szyderca, gość, wyczuł się na Bahama i stamtąd słuchał radia na Radia Paranormalium. Postaram się to zrobić dla ciebie. A tutaj w międzyczasie na Facebooku przyszła do nas taka wiadomość z pytaniem od pana Mateusza. Śnię regularnie i intensywnie, zdecydowanie przyjemnie. Doskwieram jednak brak możliwości przyjęcia inicjatywy i kreowania samemu swojego snu. Zdarzyło się to kilkukrotnie i było to spektakularne, jednak czuję jakąś blokadę, której nie mogę pokonać. Czy możliwe jest, że to jakiś byt, który chce utrzymać mnie na tym poziomie, czy za mało testów rzeczywistości? Bądź może jakiś inny pomysł na uruchomienie woli podczas snu? Ktoś się podejmie tego, właśnie muszę zastanowić. Też muszę pomyśleć. Ejku. Nie wiem na razie, co odpowiedzieć. Czasami są takie pytania, że ciężko odpowiedzieć. Wiecie co, no nie wiem. Może nie skupiaj się tak po prostu na tych wielu przedmiotach, o których wcześniej wspominałem, tylko po prostu, no nie wiem, na jednym, dwóch przedmiotach i bardziej skoncentruj się, zakotwicz swoją pamięć. Może tak? Znaczy, każdy przechodzi przez ten taki etap, kiedy ciężko jest przeskoczyć tą granicę taką, powiedzmy tutaj poznawczą. Zgadza się, są czasami momenty takie właśnie, wiesz, palenia też, nie? Że po prostu potrzebujesz tak. 2-3 miesięcy, albo tak naprawdę masz wrażenie, że przez 2-3 miesiące po prostu tego nie śnisz, tak? Albo nie śnisz w ogóle, że świadomie nie śnisz. Ja teraz mam znowu taki etap, który mam wrażenie, że wróciłem do tego punktu wyjścia gdzieś tam z czasów liceum, że mam świadomy sen, ale na przykład w trakcie tego świadomego snu jest jakaś niewidzialna ściana, która mi uniemożliwia coś osiągnąć, coś po prostu. I to jest takie trochę może frustrujące, ale to kwestia wyćwiczenia. Ale to wiesz co, wydaje mi się, że to jest taki moment, że po prostu powoduje to, że żeby, może inaczej, po prostu powinieneś się może bardziej, tak samo słuchasz, na jakąś inną stronę skierować, tak? Po prostu w sensie, że no, jakieś inne umiejętności może rozwijać, nie wiem, może bardziej w buddyzm wejść, kundalini, czy jakieś jeszcze inne, wiesz, może w tą energetykę, może w duchowość bardziej, a nie tylko, wiesz, od strony naukowej, bo ja ci powiem szczerze, że też kiedyś miałem, wiesz, ja też kiedyś bardziej wszystko naukowo brałem, tak, że to wszystko wymysł umysłu i tak dalej, no ale kiedy właśnie zacząłem wchodzić w inne te sfery, bardziej się interesować właśnie tą medytacją też, właśnie tymi energiami, rozwijać to ciało energetyczne i tak dalej, to właśnie taki nastąpił taki właśnie skok, to milowy skok, nie? Ja myślę, że też ludzie na wschodzie mają trochę łatwiej z tym wszystkim, jednak ta mentalność człowieka wschodu jest zdecydowanie inna i łatwiej im, myślę, że mają już taką naturalną predyspozycję nawet, żeby to osiągać, jakby to powiedzieć. No jest taka podstawowa różnica między nami, bo człowiek z zachodniego kręgu cywilizacyjnego traktuje sam umysł jako taki bardziej tutaj, nie wiem jak to powiedzmy, jako źródło, że umysł jest pewnym źródłem
tego, jak postrzegamy świat, jest jakby tutaj procesorem, powiedzmy, jakimś. Natomiast na wschodzie bardziej odbierają ten umysł jako taką antenę, która jest kanałem komunikacji z zewnętrznym tutaj jakimś. No tak, trzeba tu też pamiętać, że Chińczycy tak czy inaczej są najstarszą cywilizacją na świecie, więc oni mają większe jakieś takie chyba bardziej doświadczenie, może też, nie wiem, w swojej techniki też więcej, tak? Tego wszystkiego. No myślę, że warto zdać się na ich doświadczenie w tej dziedzinie. Dobra, no to nie wiem, no, czy coś jeszcze tu będziemy mówili o tych istotach nieorganicznych, czy już raczej sobie odpuszczę. Temat jest sam w zasadzie godny rozszerzenia w jakiejś osobnej audycji, która by stanowiła tutaj takie, powiedzmy, nawiązania też do tych jakby odpowiedników tych istot właśnie nieorganicznych. Co do istot, tutaj pojawiło się takie pytanie na czacie od Szydercy. Pisze tak, takie pytanie, sam próbowałem takich snów niedawno i podczas jednej z prób dostrzegłem jakąś istotę, a raczej jakby jej popiersie. Jej wygląd tak mnie przestraszył, że dałem sobie z tym spokój. Co to mogło być? No istota nieorganiczna, no. Tak, jak jeszcze raz, jaką formę przybrała? Jeszcze raz? Przybrała taką jakby formę popiersia. Jej wygląd tak mnie przestraszył, że dałem sobie z tym spokój. Popiersia. Nie wiem, a pali fajki, może problemy jakieś, nie wiem, z płucami czy z czym. Ja miałem kiedyś taki sen na przykład, że w podziemiach miałem przeprowadzaną operację, no i na sam koniec, kiedy już się wybudzałem, to tylko taki głośnienia usłyszałem, ty masz raka płuc i czy jak to było? Ty jesteś chory i masz raka płuc, coś takiego, nie? No i po tym czasie, kurczę, gdzieś tak zaczęły mnie płuca boleć, no nie? Także wiesz, jakaś taka aluzja była w śnie, a palę fajki już ponad 20 lat, więc tak trochę, więc może tutaj też jakieś, nie wiem, oznaki organizmu daje w tym śnie, że co, żeby, nie wiem, bardziej zwrócił uwagę na coś, na serce. No też pamiętajmy, że te pierwsze takie podróże jednak są zawsze takim szokiem i no nie ma co się zrażać, że zobaczymy rzeczy, które powiedzmy nie są do końca takie piękne i nie takie, jakie oczekujemy, ale to jest w jakimś stopniu mimo wszystko prawda o nas, także warto tak, no, przełamać. To jest po prostu strach. Przedstawienie, wiesz, no to, co się dzieje na płaszczyźnie tutaj, albo inaczej, no to co ja powiedziałem, nawet choćby nawet w ostatnich debacie ufologicznej, że ja to pojmuję trochę inaczej, że to idzie z innej strony, czy idzie od tej strony niefizycznej do tego naszej fizyczności, czyli tak, od tej krawędzi tych brzegów tego jaja, tak, tej kuli, tak. Tego jajka, idzie do środka, czyli do tego żółtka, tak, a nie odwrotnie, że tak, jak nam się tutaj większości ludziom na świecie wydaje, że jesteśmy tą rzeczywistością i tyle, nic więcej, nie? Że my kreujemy tą rzeczywistość z tego punktu rzeczywistości. Wydaje mi się, że jest odwrotnie, ale to tak samo zresztą mówi Castaneda, o którym tu dzisiaj wspominaliśmy, że właśnie w tych sferach poza, tak, to się wszystko odbywa. No człowiek jest w stanie tylko spojrzeć tak jakby, no naturalnie jest, że patrzy z perspektywy tego drapieżnika, nie? Że właśnie ten widok akurat jest taki jakby narzucony, ale no da się to jednak jakoś przełamać. Przynajmniej warto próbować. Ja też myślę, że osoby, które mają pewne jakby takie niezałatwione jeszcze swoje sprawy emocjonalne, a mają bardzo ubogie życie duchowe, to jednak będą odkrywały na pewno też jakieś przykre takie rzeczy, które gdzieś tam były tłumione przez długi czas, ale warto też sobie zdawać sprawę, że jednak takie praktyki no, są też dobrą formą terapii i poznania samego siebie. Tak, zgadzam się. Absolutnie się zgadzam. Wiecie co? No dobra, no to chyba będziemy już kończyć. 2 godziny audycja, tak? No audycja naprawdę ciekawa. Fajnie lubi, że... To jeszcze tutaj... tak nie wszystko, bo ja bym tu jeszcze z chęcią opowiedział o tych istotach nieorganicznych, ale to też już tak w sumie... To myślę, że to będziemy kontynuować. Ten wątek istot nieorganicznych to wróci gdzieś jeszcze u ciebie albo u nas. No spokojnie, wiesz, no mówię. Ja teraz w takim razie, no dobra, no to jakieś pytania, Marku, jeszcze tutaj mamy, czy... Ja tutaj nie widzę już żadnych... pytań od słuchaczy, tak więc myślę, że możemy spokojnie już powolutku zmierzać do końca. To jeszcze jakieś ostatnie sekundy, jak ktoś by chciał zadzwonić, w ogóle tak, o snach pogadać. Tak, jeszcze ostatnie coś, to... pytanie. Ja jeszcze tutaj nawiążę, bo ktoś tu napisał na YouTubie, tak? Jak on tu napisał? A, że, no, że chodzi o to, że paląc z innymi doświadczysz prany w czystej formie. Zgadzam się z tym absolutnie.
Tak, to też widać w poza, jeżeli ma się tą energetykę całą zachwianą, tak, niezdrowym odżywianiem i tak dalej, to jest też to bardzo istotny aspekt, aby to też jest takie pomocne w osiąganiu tych świadomych snów, aby też dobrze się odżywiać. No ja już nieraz wspominałem, że mięsa praktycznie nie jadam, czasami mi się tam zdarzy coś zjeść, wiadomo, nie, ale staram się w miarę oczyszczać organizm, teraz na przykład oczyszczam organizm ziemią krzemkową, i widzę już po tygodniu bardzo fajne efekty, także i od strony fizycznej, i od strony tej duchowej również, że tak powiem, się człowiek tutaj wyczyszcza, oczyszcza i to się poprawia jakościowo, jeżeli chodzi o sny. Dobra, to w takim razie nikt już nie chce dzwonić, tak? No nie widzę tutaj jakichś, że tak powiem, aktywności telefonicznych, więc możemy kończyć. Powiedział, że prawie 120 osób nas słuchało, także może mniej interaktywnie dzisiaj. To znaczy, nie wiem, jak cięższe. W ogóle tutaj, jak to jest tu właśnie, Marku, jak to jest tutaj na tym pasku w paranormalnym? Znaczy, ten pasek zlicza i słuchaczy ze strumienia, aha, i z YouTube. Aha, tak, no to mi się jakoś źle, udało tak, pogodzić. No, bardzo miło. No dobra. Dobra. W takim razie ja wam dziękuję za możliwość udziału w waszej audycji. Jeżeli mogę tylko, to bardzo bym jeszcze zareklamował moją audycję w ten poniedziałek. Będzie czas 05. Tutaj z chłopakami się ugadaliśmy, że zrobimy audycję o buddyzmie. Tak? Dobrze? Nie pomyliłem tak, nic? Tak. No to zrobimy audycję jakąś o buddyzmie, ale to będzie już raczej tak, postaram się, żeby to nie było więcej jak 2, maksymalnie 3 godziny, a po tej audycji zrobimy taką już wieczorową porę, bo w końcu trzeba by było z tą audycją wystartować, taką już na bardziej luźniejsze tematy, że tak powiem. Także tutaj zapraszam wszystkich słuchających do Radia Dreamtime oraz Paranormalium, które też tu będzie retransmitowało tą audycję. Będzie możliwość dzwonienia, komentowania, wymieniania się opiniami, opowiadania sobie snu, bo chcę zachować taką formułę, jaką mieliśmy w Radiu na Fali, gdzie każdy mógł zadzwonić i przedstawić swój sen. Uważam, że to jest bardzo fajna forma, bo i tak naprawdę daje nam możliwość po prostu trzymania tego swojego upgrade'u na normalnym poziomie, tak, że rozmawiamy po prostu i spotykamy się przy takim ognisku jak radio. Dziękuję za możliwość i do usłyszenia. Pa, pa. Dziękujemy jeszcze raz. Dzięki. Grzesiu. Mógłbyś jeszcze raz podać godzinę, to jest poniedziałek o godzinie 20? Wiesz co, to jest godzina 22:15 czasu polskiego, czyli przepraszam, tak, 22:15, czyli Wielkie Brytanie jest 21:15. Ponieważ no nie mogę wcześniej, bo mógłbym wcześniej, ale no, widzieliście, jakie są efekty, jak chrapania i takie sprawy. Więc po prostu wolę to zrobić na spokojnie, żeby mi tutaj nikt nie chodził i nie przeszkadzał. I ja się też mogę bardziej skoncentrować, nie wypłaszać się z moich myśli i z kontekstów rozmów. Także 22:15 czasu polskiego, poniedziałek, na Paranormalium i na Radiu Dreamtime będzie audycja Czas 05, buddyzm, a śnienie. I oczywiście tutaj będzie udział brał również ruch Oneiro. Tak. No, dobra, to dziękuję bardzo i dzięki, do następnego. Dzięki, dziękuję też wszystkim, którzy nas słuchali. Trzymajcie się, życzę świadomych snów i dobrej nocy. No i dziękujemy również Robertowi, który nas tutaj nasłuchiwał na telefonie. Dobranoc, chciałem życzyć wszystkim świadomych snów i zaprosić do nasz fanpage facebook.com Oneiro Society. Tyle. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc. Jak zawsze Robert czeka na sam koniec z tą najważniejszą wiadomością. Tak więc ruch oneironautyczny można znaleźć na Facebooku. Tam zachęcamy oczywiście do lajkowania, do zapisywania się do ruchu. Poznacie naprawdę bardzo, bardzo wielu ciekawych ludzi, no i dowiecie się dużo różnych ciekawych rzeczy na temat snów świadomych i nie tylko. A dzisiejszy odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat już niedługo powędruje do naszego archiwum. Dziękujemy wam wszystkim bardzo serdecznie za słuchanie i za komentarze, no i za dzwonienie tym, którzy dzwonili. Audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Synkiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat.